Witam Państwa serdecznie. Jesteśmy prawie zaskoczeni frekwencją. Spodziewaliśmy się, że tak w licznym gronie Państwo nas zaszczycą. W szczególności witamy tu osoby służące Panu Bogu bezpośrednio, także szczęść Boże, siostro. Proszę o omodlenie naszego spotkania w trakcie. Moje nazwisko Piotr Wojciechowski. Dzisiaj się spotykamy w kolejnym panelu, na kolejnym panelu z cyklu Tajemnice Bezpieki, poświęconym osobie generała Sławomira Petelickiego, jego 7. rocznicę śmierci. Wczoraj obchodziliśmy tragiczne śmierci. I mam zaszczyt Państwu przedstawić prelegentów, udziałowców tego spotkania w osobie pani Doroty Kani, znanej dziennikarz, współautorki książki, która będzie zapewne jej ustalenia tutaj wykorzystywana, Resortowe dzieci, a także prowadzącą teraz telewizję Republika. Po lewej mojej stronie profesor Sławomir Cęckiewicz, dyrektor Wojskowego Biura Historycznego, likwidator wojskowych służb informacyjnych i autor licznych książek. I po prawej stronie gwiazda telewizji publicznej, dziennikarz śledczy Cezary Gmyz, publicysta i dziennikarz Tygodnika do Rzeczy. Myślę, proszę Państwa, że to jest merytorycznie bardzo mocny skład. Chcę powiedzieć, pozwolicie Państwo, że już usiądę i krótki wstęp i opowieść na temat przygotowań do tego spotkania. Otóż proszę mi wierzyć, zaraz to w pewnym sensie uwiarygodnie udokumentuję, że zrobiliśmy wszystko, proszę Państwa, żeby tutaj zaprosić w sposób skuteczny także osoby w ramach takiego pluralizmu i uczciwości intelektualnej, można powiedzieć, z drugiej strony. To znaczy tej strony, która reprezentuje poniekąd albo te środowiska, z których wywodził się generał Sławomir Petelicki, czyli czysto ubeckich, bądź tych, które chciały i budowały III Rzeczpospolitą w oparciu o aparat bezpieczeństwa ludzi, aparatu bezpieczeństwa państwa komunistycznego, bądź tych, którzy w publicystyce, w działalności publicznej wspierały, popierały ten kierunek i identyfikowały się z nim. I teraz tak, starałem się naprawdę usilnie, ale bezskutecznie zaprosić do nas pułkownika Krzysztofa Przepiórkę. To jest były żołnierz, oficer jednostki wojskowej 2305 GROM, można powiedzieć wychowanek generała Petelickiego, późniejszy prezes Fundacji Byłych Żołnierzy Jednostek Specjalnych GROM i jeden z nielicznych osób, które publicznie kwestionowały ustalenie śledztwa Prokuratury Okręgowej w Warszawie, stwierdzającej o popełnieniu samobójstwa przez generała Petelickiego. Bardzo ważna postać dla tego środowiska. Niestety nie chciał skorzystać z tego zaproszenia, mimo usilnych prób, próśb i zaproszeń. No ale można powiedzieć, że nie można się ograniczać tylko do sensu stricto tego środowiska związanych z żołnierzami tej jednostki specjalnej. Dlatego zaprosiliśmy też panią Dorotę Kowalską. To jest ważna postać, współautorka takiej najważniejszej moim zdaniem hagiograficznej pozycji wydawniczej, jakim jest książka Ostatni Samuraj. To jest zbiór wywiadów z 17 osobami blisko związanymi z różnych okresów życia ze Sławomirem Petelickim, wydana rok później. No niestety, pani Dorota stwierdziła, że dzisiejszy dzień jest zbyt przeładowany pracami zawodowymi, by móc skorzystać z zaproszenia. No ale idźmy dalej. Jest tu szereg osób, którym jest możliwość kontaktu, które w tej książce wypowiadały się bardzo rzetelnie, przyjaźnie dla zmarłego, tragicznych okolicznościach generała, między innymi Romualda Szeremietiewa, a także pana Pawła Kukiza. Obie osoby, które określały się mianem nawet przyjaciela Sławomira Petelickiego, którego wspierały w działalności publicznej po odejściu z dowództwa jednostki specjalnej GROM, gdzie nawet pan Paweł Kukiz, nie wiem czy Państwo wiecie, chciał zakładać partię polityczną w 2013 czy tam 2012 roku, przepraszam, 2012 i wcześniej roku, taką alternatywę wobec Platformy Obywatelskiej i Prawa i Sprawiedliwości. Tak byli zżyci, w oparciu zresztą o korzeń Związku Zawodowego Solidarność. No ale niestety także nie znaleźli dla nas czasu,
a także dla osoby i pamięci generała Petryjskiego, o którym bardzo zresztą w samych superlatywach wypowiadają się w tej książce. No i ostatnia osoba, która nie należy do tej grupy, do tej kategorii osób, to jest generał Roman Polko, który, jak wiecie, był dowódcą jednostki wojskowej GROM. Nie wywodzi się ze środowiska ubeckiego, tylko żołnierzy zawodowych Wojska Polskiego, który był krytykiem i był w sporze nawet prawnym z generałem Petelickim, ale znał to środowisko, znał dokonania generała na tym polu i mógłby wiele rzeczy ciekawych z jego perspektywy opowiedzieć, ale i tu muszę powiedzieć, że ta korespondencja, którą otrzymałem od niego, no, jest takiej rangi, na takim poziomie, z taką klasą, że pozwolę sobie ją przytoczyć. Szanowny panie redaktorze, dziękuję bardzo za zaproszenie, jednak z przyczyn, o których poniżej, nie wezmę udziału w tym spotkaniu. To prawda, że do Petelickiego mam stosunek mocno krytyczny. Byłem z nim zresztą w sporze prawnym, w procesie, którym wytoczyłem o ochronę dóbr osobistych, który przerwało jego samobójstwo. Podjąłem wtedy decyzję, opierając się na zasadach kodeksu honorowego, że nie będę więcej w jego sprawie zabierał publicznie głosu. Niezależnie od tego, co o nim sądzę i jaką wiedzę posiadam, wyznaję zasadę, że takie dyskusje, mniej lub bardziej publiczne, powinny się jednak toczyć w warunkach możliwości dania odpowiedzi drugiej stronie. Dlatego też od lat konsekwentnie odmawiam komentowania spraw związanych z jego osobą, czy to w rocznicę śmierci, czy przy innych okolicznościach. Tak też postąpię i tym razem z poważaniem. No ja chcę powiedzieć, wyrażam pełny szacunek i podziw dla klasy pana generała i z tego miejsca pragnę mu podziękować. I myślę, że ta postawa powinna być busolą dla innych ludzi środowiska, które otacza no, pamięć czy też osoba zmarłego generała Sławomira Petelickiego. Także pełny szacun, panie generale Polko. To tyle, jeżeli chodzi o naświetlenie państwu no, starań naszych, by zapewnić pluralizm tego spotkania. To znaczy tak, żeby osoby, które były, też mieniły się blisko związane z generałem Petelickim w czasie jego życia na różnych etapach, które w tej książce hagiograficznej no, bardzo przedstawiały jego zalety, walory i też ich, jego rolę w życiu, miały możliwość wypowiedzenia się na nasze krytyczne, czy też nasze inne spojrzenie jego działalności zawodowej, szczególnie tej ukrytej do tej pory przed opinią publiczną, a także polemizowania, a tu już też w tym gronie będą różne na pewno opinie i stanowisko wobec oficjalnego komunikatu co do przyczyn śmierci generała Sławomira Petelickiego. To tyle wstępu. Przedtem jeszcze, zanim byśmy przeszli, ja chciałbym poruszyć taką sprawę bieżącą, która zahacza i ociera się w ogóle nie tylko o osobę generała Petelickiego jako byłego funkcjonariusza służb bezpieczeństwa i wywiadu państwa komunistycznego, ale w ogóle tego nurtu związanego z aparatem, który reprezentował interesy sowieckie w Polsce, zwanej, jeżeli chodzi o państwo, Polską Rzeczpospolitą Ludową. Najprawdopodobniej, ponieważ jesteście państwo tu licznie, interesujecie się tymi sprawami, nie umknęły wam ostatnie artykuły krytyczne opublikowane w Onecie, w Gazecie Wyborczej czy w Fakcie, zarzucające zdradę stanu Instytutowi Pamięci Narodowej za to, że ośmielił się doprowadzić do likwidacji zbioru zastrzeżonego, co nastąpiło 2 lata temu, i ujawnienia zasobów archiwalnych i też aktywów operacyjnych, między innymi komunistycznego wywiadu cywilnego, opinii publicznej na rzecz badań naukowych, historycznych i tak dalej. Mowa jest, tu cytuję, o zdradzie stanu. I proszę sobie przypomnieć i wspomnieć wpis redaktora Czuchnowskiego Wojciecha z Gazety Wyborczej, w którym pogroził chyba już nie palcem tu siedzącego obok mnie profesorowi Cęckiewiczowi, który także zasiada w kolegium Instytutu Pamięci Narodowej, że ma nadzieję niedługo postawić jego przed Trybunałem Stanu za zdradę państwa, za to, że IPN
ośmielił się, a on osobiście do tego konsekwentnie parł, zlikwidować bariery prawne uniemożliwiające w przeszłości ujawnienie agentury aktywów operacyjnych. Naszym zdaniem, według naszego poglądu, wiedzy, jesteśmy w stanie to udowodnić, zbrodniczej organizacji, jakim była Służba Bezpieczeństwa. Moje takie krótkie pytanie, czy już jesteś, Sławku, przygotowany na ten proces? Czy już przygotowałeś sobie feedback, jak bronić się przed oskarżycielskim tonem i argumentami redaktora Czuchnęskiego? Dobry wieczór Państwu. Nie wiem, co mam powiedzieć. Nie przygotowałem się. Nie przygotowałem się, ale chciałbym stanąć kiedyś przed sądem za ujawnianie informacji z różnych archiwów, bo mam też takich wielbicieli, jeśli chodzi o tą archiwistykę wojskową. Oni też mi czasami grożą, że jak kiedyś się coś zmieni, to za ujawnienie tych strasznych tajemnic z Układu Warszawskiego, to stanę przed sądem. Więc jestem gotowy oczywiście stanąć przed sądem i bronić tych swoich decyzji dotyczących odtajniania materiałów. Oczywiście, jeśli chodzi o ten proces, już mówiąc poważnie, też muszę tutaj nadmienić, że artykuł Czuchnowskiego, prawie jak zawsze w Gazecie Wyborczej, on tam się mieni specjalistą od tajnych służb, IPN-u, zbioru zastrzeżonego, że ten artykuł jest niepoważny, że on w zasadzie żeruje na takiej, bym powiedział, powszechnej niewiedzy na temat tego, czym był zbiór zastrzeżony, jak w ogóle brzmi regulacja prawna dotycząca ujawniania w Polsce, odtajniania i ujawniania materiałów historycznych i w tym materiałów tajnych służb, jak wygląda ustawa o Instytucie Pamięci Narodowej i wreszcie jak wyglądała cała procedura, o której chyba nawet Państwu tutaj kiedyś mówiłem w tym gronie, procedura odtajniania czy likwidacji tego zbioru zastrzeżonego i później pracy nad weryfikacją tych klauzul, które były naniesione na materiały, które znalazły się w zbiorze zastrzeżonym. No bo jakby jedna kwestia to jest istnienie zbioru zastrzeżonego i to zostało zlikwidowane, a druga kwestia to jest przegląd materiałów, które były w tym przeglądzie pod kątem ewentualnego jeszcze zachowania klauzul tajności. Taki proces też był przeprowadzony i w tym procesie brali również udział przedstawiciele wszystkich tajnych służb, które w świetle polskiego prawa są następcami prawnymi, niestety tak to jest ujęte, instytucji, tych przestępczych organizacji, o których tutaj Piotr powiedział, które wytwarzały te materiały i znalazły się właśnie w archiwum Instytutu Pamięci Narodowej, w tym byłym zbiorze zastrzeżonym. I teraz, żeby w jakiś taki skrótowy, syntetyczny sposób powiedzieć o tym, no postaram się Państwu jakby w kilku punktach przedstawić, jakby na czym polega problem. Jeszcze tutaj nadmienię, że artykuł jest niepoważny i nigdy bym z tym artykułem w ogóle nie polemizował, bo jest, jak mówię, kolejnym jakby tekstem, który żeruje na tej niewiedzy i wprowadza opinię publiczną w błąd, ale zauważyłem, śledząc od czasu do czasu Twitter, że nawet sympatyczni i przyzwoici ludzie zaczęli jakieś brednie wypisywać na tym Twitterze w związku z tym newsem Gazety Wyborczej z zeszłego tygodnia i jakimś symbolem niestety głupot na wypisywanych jest Olek Zioło, co mnie szczególnie jakby dotknęło, który mówił o tym, że trzeba postawić tych, którzy doprowadzili do likwidacji tego zbioru zastrzeżonego w tej części dotyczącej tych spraw, o których pisał Czuchnowski, zaraz o tym wspomnę, przed plutonem egzekucyjnym. To było dla mnie w ogóle szokujące, że on mógł coś takiego napisać, no ale napisał i to mi uzmysłowiło, że nawet przyzwoici ludzie, bo Olek jest przyzwoitym człowiekiem, mogli się jakby na te kłamstwa złapać. Więc po pierwsze, szanowni państwo, nie będę państwa teraz zanudzał, jak wyglądał proces likwidacji tego zbioru zastrzeżonego, ale ogólnie rzecz biorąc, likwidacja zbioru zastrzeżonego została, ona wynika wprost z ustawy o Instytucie Pamięci Narodowej, tej nowelizacji ustawy z 2016 roku, co nie oznacza, że wcześniej zbiór zastrzeżony nie topniał.
topniał i to nawet mogę Państwu powiedzieć, trochę wbrew różnym środowiskom, powiedzmy prawicowym, że on topniał bardzo szybko za rządów Tuska. Nawet zostało to w drugiej kadencji dość mocno przyspieszone. I zaręczam Państwa, że większość materiałów wywiadu, które wyszły z Zetki, zarówno teczek funkcjonariuszy, nawet tego Petelickiego, o którym tutaj będziemy mówili, czy Czempińskiego, czy Zacharskiego, czyli jakby fundamentalne w ogóle materiały o bardzo ważnych postaciach, przecież służb również III RP. Bo tutaj, że wspomnę o tym wątku bardzo ważnym tego artykułu, że nie należy, i to dopiero zrobił Cęckiewicz, IPN i PiS, ujawniać materiałów o osobach, które po roku 90 służyły w tajnych służbach. Otóż ten proces odtajniania materiałów od tego typu ludziach, jeszcze do tego bym mógł dodać generała Jasika na przykład, który też w tej sprawie teraz występuje, ten proces po prostu na masową skalę został uruchomiony za rządów Platformy Obywatelskiej i zresztą miałem okazję kilkukrotnie różnym politykom PO za to dziękować, zwłaszcza Markowi Biernackiemu, który do tego rzeczywiście przyłożył rękę. Więc jakby to jest pierwszy fake news, że IPN odtajnia materiały osób, które służyły w ostatnim czasie, odtajnia materiały osób, które służyły w tajnych służbach po roku 90. Odtajnia takie materiały, ale ten proces po prostu jest bardzo, bardzo długi, rozłożony na lata. Po drugie, jakby w całej tej dyskusji, możecie Państwo zresztą sobie ją śledzić na różnych forach, są takie strony internetowe, gdzie tam byli funkcjonariusze SB, Urzędu Ochrony Państwa, ABW, AW sobie tam piszą różne historyjki, nawet bardzo znaczące postaci w tajnych służbach do niedawna, jeszcze do 2015-16 roku. I oni w zasadzie tak się zachowują, jakby nie przyjmowali do wiadomości, że istnieje Instytut Pamięci Narodowej. Instytut Pamięci Narodowej istnieje od roku 98 i te podstawowe regulacje dotyczące odtajniania materiałów są w tej ustawie, oczywiście później wielokrotnie nowelizowanej, z 98 roku ujęte. Na czym to jakby polega? To polega głównie na tym, że oni mówią o tym, że w zasadzie trzecia RP i służby tej wolnej Polski po roku 90 są wprost kontynuacją, tylko się zmieniły nazwy tych służb, są kontynuacją służb PRL-owskich i teraz oni stawiają znak równości pomiędzy tymi wszystkimi służbami, a na przykład służbami zachodnimi i mówią, nikt na całym świecie nie decyduje się na ujawnianie czegokolwiek, co dotyczy pracy wywiadowczej. No już pomijam jakby w ogóle fejkowość tej wypowiedzi, to jest taka opinia, z której by wynikało, że nie wiem, w Stanach Zjednoczonych albo w Wielkiej Brytanii albo w Niemczech nie powstają żadne książki na temat ich służb w ostatnich kilkudziesięciu latach i że w ogóle ten proces odtajniania materiałów w tamtych archiwach nie istnieje. Chcę Państwa zaręczyć, że istnieje, jest o wiele bardziej potężna literatura na temat tajnych służb na Zachodzie niż w Polsce, więc w ogóle to jest po prostu informacja kompletnie nieprawdziwa. No ale oni jakby bronią tych wszystkich, jak to oni mówią, aktywów na przykład wywiadu czy tych służb, w których pracowali w taki sposób, jakby po pierwsze one nie były komunistyczne, oni jakby nie przyjmują do wiadomości, że istnieje Instytut Pamięci Narodowej, dlatego że uważają, że jakby zachowują się tak, jakby nie rozumieli, na jakiej podstawie w ogóle te materiały z lat 80., 70. są odtajniane. Otóż no, Instytut Pamięci Narodowej, jak powiedzieliśmy, istnieje i jakby zadaniem Instytutu Pamięci Narodowej jest ujawnić wszystko, praktycznie wszystko, co dotyczy okresu komunistycznego. Więc wszystko to, co zostało wytworzone przez te służby do roku 90. I zadaniem archiwisty Instytutu Pamięci Narodowej, ani nawet prezesa IPN, ani nawet pana Cęckiewicza w kolegium, to nie jest to, żeby teraz weryfikować, czy to, nie wiem, zaszkodzi nawet tam komuś, czy nie zaszkodzi, tylko to wynika po prostu z ustawy, której wcale my żeśmy w 98 roku nie pisali, nie uchwalali. Zrobił to parlament, wcale nie zdominowany przez pisowską prawicę. I to po prostu nigdy nie zostało w jakikolwiek sposób w Polsce zakwestionowane i to jest jakby podstawowa kwestia w tej sprawie. Jakby likwidacja zbioru zastrzeżonego jest domknięciem tylko
całego procesu rozliczania się z PRL-em. To jest prawda, że szereg istotnych spraw, ale w większości nieistotnych, żeby było też śmieszniej, zostało ukrytych w zbiorze zastrzeżonym. I bez otwarcia, jakby bez likwidacji tego zbioru zastrzeżonego zawsze albo się pojawiały białe, albo czarne legendy tego zbioru zastrzeżonego, ale jedno możemy powiedzieć, że jakby proces odtajniania tych materiałów, czy w jakimś sensie moralnego, historycznego tylko rozliczenia z PRL-em, on po prostu był zawsze niekompletny. I on jest dzisiaj jakby w miarę kompletny, dlatego że ten zbiór zastrzeżony został zlikwidowany. Co jeszcze by tutaj dodać? No są takie historie, tutaj Czarek Gmyz siedzi i mi się od razu przypomniała sprawa Turowskiego na przykład. Przecież sprawa Turowskiego na przykład, ona dopiero przez fakt ujawnienia jej w prasie, przez Czarka, spowodowała, że ze zbioru zastrzeżonego wyszły jego materiały. Ale przecież Czarek Gmyz, jak pisał swój artykuł, to on nie korzystał z materiałów zawartych w zbiorze zastrzeżonym, i to jest bardzo ważne, żebyście to Państwo rozumieli, tylko z różnych materiałów jawnych, nawet często od wielu lat, w których przechodziło, mówiąc językiem tajnych służb, nazwisko Turowskiego. Pseudonim. Czy tam, pseudonim. Tak, kryptonimy właściwie. Tak. Inna kwestia jest też, jak w Polsce ciekną różne inne instytucje, w których takie dane można zdobyć, typu ZUS, jakieś inne instytucje, w których po prostu informacje o różnych takich ważnych osobach, które odgrywały ważną rolę w tajnych służbach po roku 90, po prostu można odszukać. Chcę Państwu powiedzieć, że o wielu tych osobach, których materiały nawet w ostatnim czasie wyszły ze zbioru zastrzeżonego, można było po prostu przez lata przeczytać w materiałach jawnych, od wielu lat jawnych w archiwum Instytutu Pamięci Narodowej i we wszystkich, powiedzmy, w różnych innych również materiałach różnych innych archiwaliów. Więc ten proces odtajniania jest, można powiedzieć, tylko częścią całego tego procesu, który już został wcześniej uruchomiony tak naprawdę poprzez powstanie Instytutu Pamięci Narodowej. Bardzo. Jeżeli jesteśmy już przy Wojciechu Czuchnowskim, to myślę, że to jest jakaś troszeczkę mania ostatnio Czuchnowskiego straszeniem sądu, bo przedwczoraj na Twitterze następujący wpis umieścił Wojciech Czuchnowski: depesza z przyszłości, Warszawa, 20 kwietnia 2021 roku. Rozpoczął się proces gangu z Nowogrodzkiej. Na ławie oskarżonych zasiądą Jarosław K., pseudonim Prezes. Ernest B., pseudonim Ernie, czyli Ernest Bejda. Mariusz K., pseudonim Promil, czyli Mariusz Kamiński. No i wreszcie Cezary Gmyz, pseudonim Trotyl, oraz Maciej W., pseudonim Księżniczka. Więc tego typu wpisy, nie tylko zresztą, które wychodzą spod pióra czy klawiatury Wojciecha Czuchnowskiego, po tamtej stronie są dość często. Ja mówię, że to jest takie zjawisko, które się nazywa polucja albo zmazy nocne. Z seksem to nie ma nic wspólnego, natomiast są to takie mokre sny tamtej strony. I najzabawniejsze jest, że to tak na łamach gazety, która ściga faszyzm i nazizm, to ten, no nie wiem, czy Państwo zwrócili uwagę na tą datę 20 kwietnia, to jest data urodzin Adolfa Hitlera. No jakby ktoś nie wiedział, wtedy miałby się w tą rocznicę zacząć mój proces Jarosława Kaczyńskiego czy Ernesta Bejdy. Ale natomiast jeżeli chciałbym troszeczkę się odnieść do tego, co mówił Sławomir Cęckiewicz, bo wspomniał, że Instytut został założony w 1998 roku i ja tak naprawdę od początku istnienia, jeszcze w momencie, w którym był ten katalog kartkowy, który potem przybrał formę tego, co znaliśmy jako lista Wilsteina, czyli pierwsza elektroniczna pomoc w tym, to myśmy, kiedy weszliśmy pierwszy raz i mieliśmy pierwszy raz do czynienia z pomocami, tak zwanymi ewidencyjnymi, to musieliśmy się przez kilka dni przebijać przez literę A. Nie wiem, czy wiedzą Państwo dlaczego.
dlatego że litera A na samym początku to byli, bo to był Skorowic oczywiście alfabetyczny, była cała agentura Departamentu Pierwszego dotycząca krajów arabskich. Oni się wszyscy nazywali Al-Buzir, Al-Jazir i tak dalej, wobec czego wszystkie te w katalogu kartkowym, co wzięliśmy teczkę, to było jakieś źródło osobowe na Bliskim Wschodzie. I to były pierwsze teczki, które ja w ogóle w IPN-ie oglądałem. Także robienie dzisiaj, bo to się przede wszystkim mówi, że to jest agentura, która działa w krajach takich właśnie Bliskiego Wschodu czy byłego Związku Sowieckiego, to bzdury. To po prostu te rzeczy rzeczywiście były od dawna w IPN-ie dostępne. I w tej całej sprawie chodzi o coś zupełnie innego. To jest tak naprawdę powtórka, próba powtórzenia mechanizmu, który miał miejsce przy okazji właśnie wspomnianej listy Wilsteina, kiedy to Czuchnowski opublikował słynny tekst pod tytułem Esbecka czy Ubecka lista krąży po Polsce. Fakt, że środowisko Gazety Wyborczej się wówczas przeraziło, że tego typu rzeczy trafiły do, no nie powszechnego, ale do dziennikarzy i do użytku, do dziennikarzy i historyków, to wówczas napełniło Gazetę Wyborczą przerażeniem. A w tej chwili ten tekst, i to ja jestem o tym przekonany, on służy czemu innemu. Oni są przerażeni tym, że sukcesywnie do internetu trafiają dane osobowe agentury w postaci czegoś, do czego normalny człowiek dawniej nie miał dostępu. To się nazywa, każdy z Państwa może sprawdzić pod adresem inwentarz.ipn.gov.pl. On jest mocno niedoskonały, mocno niekompletny. Natomiast przy liście Wilsteina to jest ogrom wiedzy, gdzie mamy wiedzę o charakterze na przykład rejestracji danej osoby, więc nie musimy zgadywać jak przy liście Wilsteina, czy jeżeli są 1-0 czy 2-0, to nie wiem czy Państwo pamiętają tą fascynującą dyskusję, co oznaczają te sygnatury. Dzisiaj tego nie trzeba zgadywać, wpisujemy nazwisko, dostajemy jeszcze nie komplet, bo proces umieszczania tych danych w inwentarzu cały czas trwa i to jest coś, co normalnemu człowiekowi potrafi na podstawie danych tam zawartych stwierdzić na przykład, czy jego sąsiad, czy na przykład brat, czy żona na niego nie kapowali. I to jest tak naprawdę ta rzecz, której się Gazeta Wyborcza boi naprawdę, dlatego że niebawem, mam nadzieję, że to już nie jest długi okres czasu, kiedy to, co jest w archiwum cyfrowym trafi do obiegu, że przynajmniej ludzie będą znali podstawowe informacje zawarte w okładkach teczek IPN. I moim najgłębszym przekonaniem to jest coś, co wywołuje przerażenie Gazety Wyborczej. Dzisiaj jest zresztą też ciekawa jedna rocznica a propos Gazety Wyborczej. Nie wiem, czy zwróciliście uwagę, dzisiaj jest rocznica śmierci Kuronia, nawet Wyborczej. Nie zauważyłem. Zauważyłam, no gdzieś mi to umknęło, bo trochę się zdumiałam. A tak wracając już do Potelickiego, to też muszę powiedzieć, oddam za chwilę głos Sławomirowi Cęckiewiczowi, że my też znajdujemy się w specyficznym miejscu. Nie wiem, czy Państwo zdają sobie sprawę, co się mieściło w tym miejscu, w którym my się znajdujemy kiedyś. Restauracja Krystal Budapeszt, tak ona się nazywała, to była, Niemcy mówią Stammkneipe, nie ma takiego słowa po polsku, ale powiedzielibyśmy knajpa domowa poniekąd Departamentu Pierwszego. Tutaj te budynki, które Państwo widzą, tam kino Luna, to były budynki służbowe Departamentu Pierwszego i oni tutaj pili wódkę, również Petelicki, i werbowali agenturę, także znajdujemy się naprawdę w miejscu historycznym, gdzie Departament Pierwszy kwitł. Pamiętam, co chciałem powiedzieć, ale zaraz. Właśnie, ta agentura arabska to jest jeden z większych mitów, który się pojawia, że rzekomo cała ta agentura arabska była w tym zbiorze zastrzeżonym i w ostatnich tam półtora roku, czy dwóch latach, żeśmy tą agenturę arabską ujawnili. Ja też tak myślałem, jak przystępowałem do likwidacji zbioru zastrzeżonego, że tam po prostu ten zbiór zastrzeżony Arabami jest, za przeproszeniem, wytapetowany, ale no, musiałem się rozczarować i muszę też wszystkich te osoby, które się naczytały tego Czuchnowskiego w zeszłym tygodniu, rozczarować. Tych spraw dotyczących Arabów było po prostu jak kot napłakał.
Większość tych materiałów została wcześniej już ujawniona. Poza tym no, trzeba jakby nie rozumieć w ogóle tego, co się stało, jeśli chodzi o cały terroryzm arabski, jak to w ostatnich 25 latach ten cały... To całe, można powiedzieć, środowisko czy społeczność terrorystyczna, jak ona się wewnętrznie zmieniła, żeby sądzić naprawdę, że tym ruchem terrorystów arabskich kierują dalej byli agenci służb PRL-u z lat tam 60. i 70. I można by w jakiś sposób po prostu ten ruch przez to kontrolować. Nie, w dużej mierze te korzenie, oczywiście geneza terroryzmu często jest komunistyczno-kagiebowska i to w tych materiałach się pojawia, ale to nie oznacza, że tak powiem, ta pępowina moskiewska w ostatnich kilkudziesięciu już latach nie została odcięta. Ona została po prostu odcięta. Bardzo często na czele, żeby się odwołać tylko do jednego z liderów swego czasu, czyli Bin Ladena przykładu, bardzo często po prostu na czele tych różnych środowisk, ruchów terrorystycznych stali nawet antykomuniści. I on takim antykomunistą po prostu walczącym z komunistami w Afganistanie był. Natomiast ta agentura arabska, którą my tu często w IPN-ie żeśmy sobie ich materiał oglądali, czy nawet jeszcze kilka teraz takich spraw zostało ujawnionych przez likwidację zbioru zastrzeżonego, też żebyście Państwo mieli wyobrażenie. To są bardzo często, zresztą ta zachodnia agentura mityczna też bardzo często to jest coś takiego. Zachodnia w rozumieniu nie Polonii, czy emigracji, czy księży pracujących w Watykanie, tylko zagraniczna w rozumieniu obcojęzyczna, autentycznie po prostu właśnie zagraniczna. To jest bardzo często, że tak powiem, odrzut jakiś z KGB czy z GRU, którą Sowieci tą agenturę bardzo często przekazują jako nieistotną, nieefektywną towarzyszom z różnych krajów, w tym z PRL-u i tak to również wyglądało, jeśli chodzi o ruch arabski. No, pamiętam taki materiał, który analizowaliśmy w komisji z jakiegoś frontu wyzwolenia Palestyny. To był jegomość, który owszem tam kończył jakieś chyba studia w PRL-u, ale był regularnym agentem KGB i w jakimś momencie Sowieci powiedzieli, że możecie sobie w departamencie pierwszym tego gościa po prostu wykorzystywać. Przypominam sobie taką spektakularną sprawę odtajnienia materiałów agenta francuskiego, Francuza po prostu, który, wiecie Państwo, jak został agentem, przejechał po prostu na pasach, jeśli się teraz nie mylę, jeśli dobrze pamiętam, człowieka chyba w Lubuskiem, zabił go na miejscu. Pojawiła się milicja jego mościa przekazała od razu do służb, został zawerbowany do współpracy, wrócił do Francji, ta rodzina się chyba do czasu likwidacji zbioru zastrzeżonego, nawet nie wiem, czy się teraz jeszcze dowiedziała, że ujęto sprawcę po prostu tego wypadku samochodowego. Ten jegomość po prostu wrócił tam do Francji i był jakimś mało znaczącym agentem. To jest taka historia. Wiecie Państwo, większość tego aparatu agenturalnego, wywiadowczego na Zachodzie, którą miał Departament Pierwszy, ale o tym oczywiście Czuchnowski nie pisze, ale każdy normalny człowiek, który ma jakieś zielone pojęcie po prostu o służbach PRL-owskich, to doskonale wie, że większość tego aparatu to byli Polacy. Ale jacy Polacy? Inwigilujący środowiska polonijne, emigrację, Kościół katolicki, stolicę apostolską. Przecież to nie jest aparat, który po roku 90 w jakikolwiek sposób jest wykorzystywany przez polskie służby. I tutaj dochodzimy do zupełnie podstawowej kwestii. No przecież zmieniły się zupełnie kierunki pracy wywiadowczej na świecie. Przecież to, co kiedyś miało pracować na rzecz Moskwy, jakby nie może pracować na rzecz NATO. Oczywiście... Ja wiem, że Czempiński, który inwigilował Amerykanów, później mówił, że jest największym przyjacielem Ameryki, ale po prostu z aparatem wywiadowczym to tak po prostu nie jest. Tak jeszcze w uzupełnieniu tego, przepraszam Państwa, dla wrażliwych proszę zasłonić uszy, ale jeszcze muszę jedno nazwisko oprócz Wojciecha Czuchnowskiego wymienić, to jest Tomasz Piątek. W tych ostatnich trzech książkach poświęconych Antoniu Macierewiczowi i Mateuszowi Marowickiemu
przekonuje i udowadnia na kilkuset stronach, że aparat bezpieczeństwa PRL jest ściśle wkomponowany w strukturę KGB-owskich i wojskowych struktur sowieckich, przez nie kontrolowany, sterowany i przezroczysty. Czyli dostrzegacie państwo niejako schizofrenię, bo na łamach Gazety Wyborczej przecież non-stop publikuje się fragmenty jego książek. Przypominacie sobie te diagramy, prawda, gdzie na górze jest GRU albo KGB i na dole gdzieś różni ludzie, prześmiesznie powiązani oczywiście w tych prostokątach czy kwadracikach, no ale to jest główne przesłanie i teza, o który stawia i stara się udowodnić Tomasz Piątek, tak? I teraz ja mam takie pytanie, skoro niestety ustawodawca przez lata zobowiązał w sposób bardzo kategoryczny i spenalizowany chronić przez IPN tajemnice bezpieki jako te dobra, które być powinny chronione przez niepodległe, suwerenne państwo Rzeczpospolitą Polską, co na szczęście zostało skancelowane 2 lata temu, to czy tobie, Sławku, są znane jakieś inne akty, które by na przykład zobowiązywały państwo polskie albo państwo polskie się zobowiązywały do chronienia tajemnic rosyjskich, sowieckich, Układu Warszawskiego? Czy jeszcze, bo mamy taką sytuację, że mamy ustawodawcę, okej, to jest pewien układ polityczny wynikający z wyborów, on zobowiązuje, przegłosowuje konkretne ustawy. I wiadomo, że nie chcieli po prostu rozwiązywać zbioru zastrzeżonego, to musiało być tak, żeby Zjednoczona Prawica o charakterze niepodległościowym wreszcie ten zbiór zastrzeżony 2 lata temu zniosła. No ale na przykład na szczeblu rządu organów, no to jest, to są decyzje, jeżeli takie były, to powiedz Sławku, to były suwerenne decyzje, to one nie wynikały jakby z narzuconego prawa przez ustawodawcę i określoną koalicję polityczną w niej ustawiającą. Czy mieliśmy jeszcze takie sytuacje do czynienia, w której Rzeczpospolita Polska zobowiązywała się do ochrony tajemnic, nie wiem, Układu Warszawskiego? Dobrze, zaraz chętnie jeszcze o tym powiem, ale przypomniałem sobie, wiecie państwo, sytuację, w której się znalazłem chyba w 2002 albo 2003 roku. Może Czarek to pamiętać, bo wtedy w tygodniku Wprost chyba pracował i ja tam opublikowałem taki wtedy głośny bardzo artykuł. Mianowicie, byłem już pracownikiem Instytutu Pamięci Narodowej. Właśnie chcę państwu pokazać, jak to działa. Jak to działa, ile jest mitów wokół zbioru zastrzeżonego i tam ukrywania tych historii znanych postaci po roku 90 i ludzi tajnych służb. Mówię tutaj o Czempińskim. Udało mi się wymóc na już nieżyjącym profesorze Andrzeju Stelmachowskim, który był szefem Wspólnoty Polskiej, żeby mnie wpuścił chociaż na jeden dzień do Półtuska, do archiwum po byłym Towarzystwie Łączności z Polonią Zagraniczną Polonia. To taka przybudówka Departamentu I MSW w okresie PRL-u, która się miała zajmować budowaniem mostów pomiędzy PRL-em a Polonią i emigracją. Fascynująca historia tej instytucji. No w każdym razie Wspólnota Polska jest kontynuacją tego Towarzystwa Polonia. No i w tym zamku tam w Półtusku było archiwum, nie wiem czy jeszcze jest to archiwum w tym Półtusku. I Stelmachowski mnie po prostu wpuścił do tego archiwum. I ja tam w tym archiwum znalazłem coś niebywałego zupełnie, mianowicie raporty Gromosława Czempińskiego jako konsula w Chicago wysyłane do MSZ-u i do kierownictwa Towarzystwa Polonia o Karolu Wojtyle, o polsko-amerykańskim studium spraw polskich, o innych, o KPA, o środowiskach polonijnych. No, to było po prostu coś niesamowitego. Ja to opublikowałem najpierw artykuł chyba we Wprost, później te dokumenty w Arkanach i była afera. Oni oczywiście przez pewien automatyzm myślowy myśleli, że ja wydobyłem jakieś tajne materiały z Instytutu Pamięci Narodowej. Jak się okazało, że to po prostu jawne materiały z Półtuska, no to się zdziwili, że takie materiały w ogóle po prostu się zachowały. I teraz jakbyście państwo mnie zapytali, czy ja w zbiorze zastrzeżonym albo gdziekolwiek indziej w archiwum IPN znalazłem te same raporty albo inne Czempińskiego dotyczące Wojtyły, polskich biskupów, wizyt właśnie tam w Stanach Zjednoczonych czy środowisk polonijnych, to ja państwu odpowiem negatywnie. Nie znalazłem, tylko tam je znalazłem.
A one są o wiele bardziej, one mają większy ciężar gatunkowy niż wszystkie, nie wiem, akta osobowe pana Czempińskiego i historię jego rodziny, matki, ojca z UB i tak dalej. To po prostu, to jest mniej znaczące niż to, co znalazłem w tym Półtusku. I teraz ta sprawa, o której mówi Piotr. Wiecie państwo, to jest rzeczywiście coś fenomenalnego, bo w zeszłym tygodniu jakby w ramach Ministerstwa Obrony Narodowej, naszych prac związanych z archiwistyką wojskową, po prostu znalazłem się w takiej sytuacji dość dla mnie zaskakującej, pewnego szoku, bo w jednym z podległych nam, czy mnie, archiwów wojskowych pewien człowiek powołał się na polsko-rosyjską umowę z 2008 roku w ramach resetu zawartą przez pana Tuska, a w zasadzie przez Marka Cichockiego. Zaraz państwu pokażę. Są podpisy na dwóch polskim i rosyjskim egzemplarzu. To jest 8 luty 2008. Tego nie wiedziałem. W każdym razie, umowa między rządem Rzeczpospolitej Polskiej a rządem Federacji Rosyjskiej o wzajemnej ochronie informacji niejawnych. I to był dla mnie szok, bo ten archiwista powiedział, że na podstawie tej umowy, nawet widziałem pewien dokument nieprawdopodobny w swojej treści, przedstawiciela tajnych służb wojskowych, w którym po prostu jest mowa o tym, że na podstawie tej umowy polska strona, członek NATO, dzisiaj w 2019 roku, jest zobligowany do utajniania wszystkich materiałów archiwalnych, które dotyczą współpracy między Polską, nie i Federacją Rosyjską, Związkiem Radzieckim, Związkiem Sowieckim, w zakresach dotyczących na przykład spraw związanych z wykorzystywaniem sprzętu produkowanego w oparciu o technologie sowieckie albo po prostu produkowane właśnie nawet w Polsce ten sprzęt czy wysyłany ze Związku Sowieckiego do Polski Ludowej. To jest po prostu coś niebywałego. Ja się w ten sposób dowiedziałem o tej umowie i rzeczywiście ją sobie ściągnąłem w biurze. Zdumiony, że ktoś może się na takie coś powoływać. I rzeczywiście tutaj jest na przykład mowa o tym, że, tutaj zacytuję państwu, klauzule tajności informacji niejawnych powstałe w wyniku współpracy stron określa się, zmienia lub znosi po uzgodnieniu przez upoważnione organy stron. Przy czym tymi organami jest FSB z ich strony, a z naszej ABW i SKW. I takich zapisów dotyczących tego, że jak Cęckiewicz chce odtajnić materiały dotyczące jakichś działowców z lat 50. sowieckich, to się powinien zgłosić do ambasady ruskiej tutaj i zapytać przez SKW o zgodę. To jest po prostu tutaj więcej. To jest coś niebywałego, że ktoś się może na takie coś powoływać. Oczywiście to staramy się w Ministerstwie Obrony Narodowej jakby tego typu zachowania jakoś zmienić. Natomiast jest faktem, że taką umowę w lutym 2008 roku po prostu ktoś podpisał. Zresztą mówiłem o tym z pewnym ważnym ministrem, żeby ten akt po prostu w jakiś sposób anulować. Tutaj jest też mowa na przykład o tym, że jeśli jest jakieś wewnętrzne prawodawstwo dotyczące, stojące w kolizji z tą umową, to powinny strony się w tej sprawie dogadać, jak to w sensie wykonawczym powinno wyglądać. No ale o tym nie przeczytacie państwo po prostu w Gazecie Wyborczej, że takie coś obowiązuje i że zostało parafowane przez polski rząd w roku 2008. Na pewno przedstawiciele tego medium chciałoby kontynuować tę umowę zapewne. W każdym razie skąd takie, bo to jest jeden z większych skandali teraz na przestrzeni ostatniego tygodnia odkryte w biurze bezpieczeństwa, znaczy w biurze historycznym Sławka Cęckiewicza i w MONI ogólnie, który o czym mówi? O jakimś takiej sowieckości pewnych części urzędniczej sił zbrojnych polskich, które nie wie, jakby właśnie to wynika z tej sowieckości, tak? Ten trend, ten pęd do tego, żeby te tajemnice, dobra Imperium Sowieckiego, Imperium Zła, tak nazywał
Związek Sowiecki, Ronald Reagan, były dalej dobrem chronionym niepodległego, suwerennego państwa Rzeczypospolitej Polskiej. I tu wracamy do osoby Sławomira Petelickiego. Dlaczego? Bo w tytule naszego spotkania zawarliśmy pewną tezę, sowieckie korzenie Sławomira Petelickiego. Ja postanowiłem wobec faktu, że zaproszeni goście z tamtej strony nie chcieli wykorzystać spotkania i przyjść i porozmawiać na temat osoby generała, postanowiłem wykorzystać książkę między innymi pani Anity Czuprym i Doroty Kowalskiej, Ostatni samuraj, która powstała, jak powiedziałem już wcześniej, rok po śmierci tragicznej generała, a jest to zbiór 17 wywiadów z bliskimi mu osobami. I chciałbym zacząć naszą już dyskusję o bohaterze naszego spotkania, którego 7. rocznicę teraz celebrujemy, śmierci, od bardzo ważnego wywiadu, jaki udzielił tej książkę pan Michał Komar, dziennikarz, i roli jego rodziny, jego ojca w, jakby można powiedzieć, ukształtowaniu młodego Sławomira Petelickiego i przestawienia go na tory, które doprowadziły do tego, że wstąpił do tej zbrodniczej organizacji, jakim była Służba Bezpieczeństwa, i oddał tak naprawdę połowę lat swego życia, najpiękniejszego, młodości, zawodowego, służbie Imperium Zła. I pozwolicie państwo, że przytoczę pewien fragment i potem zadam z tym związane pytanie. Jest pytanie. Generał opowiadał nam kiedyś, czyli Petelicki, mówią autorki, że kiedyś to pana ojciec zaraził go miłością do wojska. Rzeczywiście tak było? Było tak. Mój ojciec od 1936 roku był na wojnie. Miał 27 lat, kiedy znalazł się w Hiszpanii. Służył w Armii Republikańskiej. Kiedy kończył tę wojnę, miał 29 lat. Był dowódcą Brygady Czesko-Bałkańskiej i stworzył w niej grupę, którą można nazwać grupą wojsk specjalnych. Taką specjalną grupą szturmową. Potem po upadku Republiki przedarł się do Francji, to był już 1939 rok, i zgłosił się jako szeregowiec do 1. Dywizji Grenadierów. W bitwie został ranny i tu zaczyna się historia, która Sławkowi szalenie imponowała. Ojciec 6 razy uciekał z niewoli niemieckiej, przewędrował w czasie tych ucieczek całą Europę, za każdym razem ktoś go kablował. A w 1945 roku razem z grupą Amerykanów skradł niemiecką ciężarówkę i w ten sposób przedarł się do Paryża. Sławka te opowieści fascynowały. Pan mu opowiadał tę historię, nie ja. Nie opowiadam cudzych historii. Sławek do nas przychodził i wypytywał mojego ojca, a ojciec mu zdawał relację. Przy czym Sławek interesował się detalami. Pytał, jak się można przedostać przez okno w wagonie towarowym, żeby otworzyć knebel od zewnętrznej strony. To były rozmowy o charakterze, że tak powiem, praktycznym. Ojciec mu na te pytania szczegółowo odpowiadał. Sławek fascynował się tym, co dzisiaj nazywa się wojskami specjalnymi, a wtedy nazywało się komandosami. Od początku, odkąd pamiętał, był oczarowany, był zafascynowany działaniami dywersyjnymi, a przy okazji umował go jak James Bond. I w dalszej części, na końcu, już po pytaniach dotyczących śmierci Sławomira Petelickiego, jest pytanie odnoszące się do jego, że tak powiem, kto go ukształtował. I jego kolega, Michał Komar, odpowiada, że tą odpowiedzialność ponosi jego ojciec. A kim był Wacław Komar, generał Wacław Komar? Mendel Kosoi, pseudonim Kucyk, rzeczywiście postać niezwykła, to jeżeli chodzi o PRL-owskie komunistyczne służby specjalne, zdecydowanie górujący intelektem nad tą tak naprawdę ciemną mierzwą, która stanowiła ubecję początkowo, to de facto ojciec założyciel zarówno służb wojskowych, jak i służb cywilnych PRL-owskich. Rzeczywiście Hiszpan, czyli samo jądro, tak się oni sami nazywali, czyli członkowie brygad międzynarodowych w Hiszpanii, a jednocześnie też egzekutor, bo to był człowiek, który był znany z tego, że rzeczywiście NKWD czy komuniści powierzali mu, przepraszam, najbardziej
ryzykowne misje i on między innymi wykonywał wyroki śmierci na ludziach, nie zawsze, którzy byli prowokatorami, nie wiem, czy to dwójki przedwojennej, czy innych instytucji, po prostu wykonywał wyroki na tych, których partia komunistyczna uznała za swoich wrogów. To jest człowiek, który de facto jest ojcem, założycielem, jak powiedziałem, PRL-owskich służb specjalnych. Mnie ta opowieść zdziwiła, dlatego że sam Wacław Komar nie uchodził za człowieka gadatliwego. To znaczy to, co, na co zwracali uwagę ludzie, którzy mieli z nim do czynienia, że to był człowiek skryty i tego typu opowieści, które miał młodemu Petelickiemu sprzedawać, może tak rzeczywiście było, może w kręgu rodzinnym mu się ten język rozwiązywał, można tak domniemywać, ale tak naprawdę to można powiedzieć, że jeżeli jest prawdą to, co mówi Michał Komar, czyli syn Wacława Komara, to że Petelicki de facto jako oficer Departamentu Pierwszego był wychowankiem tego pierwszego pokolenia, tego krew z krwi, kość z kości światowego komunizmu, czyli NKWD, bo taki był rodowód Mendela Kosoja, czyli Wacława Komara. I to jest rzeczywiście świadectwo z tego punktu widzenia niezwykłe, bo obok Kujbyszewiaków no Hiszpanie tak naprawdę stanowili jądro ciemności, jeżeli chodzi o ten system komunistyczny. Znaczy, to powiedziałeś, ale jeżeli chodzi o likwidację ludzi, to Komar to zostawił w rękopisach, opisując po II wojnie światowej, po uwięzieniu, kogo sprzątnął w ramach wewnętrznych w ramach wewnętrznych tarć w KPP, jak i zleceń związanych z usuwaniem zidentyfikowanych ewentualnie konfidentów Policji Polskiej czy Oddziału Drugiego, no on miał swój prywatny cmentarzyk. To był zawodowy, wykształcony, wyspecjalizowany morderca, komunista morderca, który miał według świadectwa bardzo wiarygodnego przyjaciela przecież wieloletniego Sławomira Petelickiego, syna jego właśnie Michała, gigantyczny wpływ na uformowanie tego człowieka i fascynację tego typu służbami. Z całym charakterem, który ten morderca mu oddawał w tych opowieściach. On niczym go zarażał jakby tą rzeczywistością, tą złą stroną rzeczywistości. Czy chciałbyś jeszcze, Sławku, uzupełnić, jeżeli chodzi o historię pana Wacława Komara? No właśnie, bo to jest może ten moment, kiedy się trochę trzeba poróżnić. Bo wiecie państwo, nie wiem, co w tej opowieści jest prawdziwe, co jest nieprawdziwe. Wydaje mi się, że te wątki dotyczące w ogóle różnych osób pochodzenia żydowskiego w, powiedzmy, latach 90. i później, są jakby nadmiernie eksponowane przez Petelickiego, w czym ja upatruję no, pewien kompleks związany z własną służbą i przyjęciem się w ogóle, czy zabieganiem o to, żeby pracować w SB po marcu 68 roku. Może będzie jeszcze okazja w ogóle powiedzieć, jak się Petelicki w marcu 68 zachowywał, nie był po stronie nawet młodego Komara w tym czasie, absolutnie był po drugiej stronie. Ale też myślę sobie, że to jest jakiś bardzo silny kompleks ojca, który według ustaleń, tutaj się trzeba troszeczkę ugryźć w język, mówiąc słowo ustalenia, ale to dość wiarygodnie w materiałach wygląda, głównego zarządu informacji. Jego ojciec zamordował, jeśli się teraz nie mylę, trzech Żydów w 45 czy 6 roku na Kieletczyźnie po to, żeby ich po prostu okraść. I później w całej tej opowieści młodego Petelickiego o ojcu, o jego miłości w ogóle do osób pochodzenia żydowskiego, kultury żydowskiej, te wątki po prostu żydowskie są aż w taki sposób karykaturalny eksponowane. Przecież z różnych jego innych wypowiedzi, wywiadów, wcześniejszych nieco na przykład, dowiadujemy się, że takim mentorem jego był Tadeusz Pietrzak, jeden z tych, którzy po prostu robili czystki antyżydowskie po marcu 68 roku, nawet wcześniej, no bo to jest z tej grupy partyzantów bardzo ważna postać, generał Pietrzak, którego po prostu jego ojciec Petelickiego, Mirosław, znał i
I jeśli jakbym miał powiedzieć, kto był jego mentorem, to chyba raczej Tadeusz Pietrzak. Oni nawet odegrali ci starzy bandyci z AL-u i z UB i z milicji pewną rolę w tym, żeby Petelicki młody został w ogóle przyjęty do służby bezpieczeństwa. Ale też Józef Sobiesiak Max, czyli właśnie to środowisko Grunwaldu, specjalnej grupy zrzuconej przez NKWD, przez służby sowieckie na Kieletczyznę. I w tym Grunwaldzie zresztą służył ojciec Sławomira Petelickiego, Mirosław. I to jest raczej krąg, który ja bym wskazał jako naturalny, jeśli chodzi o rozwój młodego Sławka Petelickiego. Natomiast oczywiście o Komarze można dyskutować, chociaż jak mówię, po prostu wydaje mi się, że ta historia nie do końca wiarygodna. Ja tylko uzupełnię, no bo Komar Wacław rzeczywiście to jest postać legendarna w ogóle dla służb komunistycznych. Na ten temat pierwszy na dużą skalę pisał Piotrek Gontarczyk, a później Witek Bagieński napisał większy tekst o Komarze. No postać zupełnie niesamowita. Tutaj Piotr wspomniał o tym, że sam opisał zabójstwa, których dokonał. On je nie opisał w wyniku śledztwa, czy właśnie po aresztowaniu w ramach wewnętrznych gier, które się toczyły i rozliczeń w aparacie władzy. On je opisał, rekomendując siebie, dzisiaj byśmy powiedzieli, w swoim CV. W 1945 roku, jak Świerczewski, jego patron, wpadł na genialny pomysł, żeby swoich byłych podwładnych z tych komunistycznych jaczejek, które teraz są opisywane przez Gazetę Wyborczą pana Komara i innych tam jako wojska republikańskie w Hiszpanii walczące o demokrację, czyli po prostu ci sowieccy agenci, którzy walczyli po prostu w tych brygadach międzynarodowych. Oni później, jak Świerczewski był wiceministrem obrony narodowej, chciał, żeby jego towarzysze broni po prostu stanęli na czele newralgicznych instytucji wojskowych i cywilnych, jeśli chodzi o służby, i w ten sposób wymyślił, że Wacek Komar, pseudonim Kucyk, zostanie szefem oddziału drugiego, czyli wywiadu wojskowego. Później rzeczywiście było tak, jak tutaj zasugerował Czarek, że doszło do unii personalnej i Komar był szefem wywiadu cywilnego i wywiadu wojskowego, ale właśnie w tym 1945 roku, jak Sowieci, którzy 99% stanowisk kierowniczych w oddziale drugim pełnili Sowieci i wpadają, Moskwa po prostu po tej rekomendacji Świerczewskiego stwierdza, że zrobimy eksperyment, wyślemy do wywiadu polskich Żydów, Hiszpanów z Komarem na czele, Flato tam inni, powierzymy im to stanowisko. I wtedy Komar napisał swój biogram, który wyświetlam co roku na zajęciach studentom, bo po prostu nawet jak Państwu teraz to opowiem, to nie uwierzycie, że tak jest. To naprawdę trzeba zobaczyć. Ten człowiek napisał swój biogram złożony z opisu chyba 3 zabójstw, których dokonał, z nazwiskami, że w takim i w takim dniu, tam w 27 roku w Kielcach zabiłem tego, a potem przerzuciłem się do Zagłębia Dąbrowskiego i zabiłem tego. Potem zabiłem jeszcze tego i znalazłem się w bardzo trudnej sytuacji i dzięki pomocy GPU zostałem przerzucony do Gdańska i tam na lewym pasku, czyli paszporcie, przerzucony zostałem do Charkowa, tam skończyłem szkołę, kurs GPU, potem się uczyłem, potem służyłem w GPU, potem zostałem przerzucony przez GPU do Hiszpanii w ramach wojny o demokrację, to już ja teraz dopowiadam, i to jest tego typu jegomość. Czy on był jakichś horyzontów intelektualnych wysokich? Wydaje mi się, że nie. Piotrek Gontarczyk chyba gdzieś opisywał, jeśli się nie mylę, czy to on, ale tak wydaje mi się, że to on, że on się kiedyś chyba podpił na jakiś, jak to wśród bolszewików w latach 40., upił się i rozebrał się po prostu do spodni. I ci towarzysze broni, towarzysze z PPR-u się po prostu przerazili, bo on był cały wytatuowany. No teraz to by było ekstra, w ogóle super by było. Ale w tamtym czasie to jednak był szok nawet dla tych bolszewików, jak wygląda pan generał Komar. To naprawdę po prostu zwykły kryminalista, który został... No tak, bardziej inteligentny jak tam inni. No, też to zawsze opowiadam, jak Komar wysłał swojego kumpla Alefa Bolkowiaka, też takiego NKWD-zista, L-owca, na pierwszego attaché wojskowego do Waszyngtonu. I to było po prostu niesamowite, bo
przyszły jakieś informacje z Waszyngtonu, że tego gościa to nie można nigdzie pokazywać właśnie w jakichś publicznych miejscach i na rautach, bo on jest bezzębny, źle wygląda, nie ma żadnej ogłady. Rzeczywiście Komar dostał takie zdjęcia, widziałem zdjęcia Bolkowiaka, całkowicie bezzębnego człowieka, który gdzieś tam w Waszyngtonie miał się pojawić właśnie w gronie jakichś atasze wojskowych. To był w zderzeniu z Alefem Bolkowiakiem. Na pewno tak, no nie wiem, jakbyśmy mówili o pułkowniku Flato, na przykład lekarzu, to jest jakiś wyższy poziom, nie wiem, lederowie, cały ten ród i ten leder, który był razem z Komarem właśnie w oddziale drugim, to tak, ale Komar wydaje mi się jednak był człowiekiem od mokrej roboty, tutaj żeśmy tego nie powiedzieli. Komar był w wojskówce tak zwanej KPP, innymi słowy po prostu w takim komando likwidacyjnym, likwidującym szpiegów Policji Państwowej oddziału drugiego, którzy przenikali do ruchu komunistycznego, żeby go od wewnątrz inwigilować. No postać po prostu strasznie złowroga, niesamowita. I już ostatni wątek, to było niesamowite, to w 2003 roku byłem pracownikiem 3 lata Instytutu Pamięci Narodowej, była rocznica marca 68, był jakiś taki prezes, świetny prezes Instytutu Pamięci Narodowej, teraz członek Trybunału Konstytucyjnego, Leon Kieres, wpadł na genialny pomysł, żeby tam chyba pierwszy referat po sobie, po swoim występie, zresztą bardzo dziwnym, wygłosił młody Komar. I ten młody Komar mówi, że właśnie geneza tego ruchu antykomunistycznego tak naprawdę to i tego też, że oni się tak świetnie potrafili w marcu 68 zachować, wyczyścić mieszkanie tam z różnych obciążających materiałów, to jest zasługa jego ojca Komara, który ich wcześniej przed marcem 68 przeszkolił, jak się powinni zachowywać w śledztwie i tak dalej, i tak dalej. No i wszyscy klaskali tam, było bardzo fajnie, także... Jak jesteśmy przy tym prezesie, pierwszym prezesie Instytutu Pamięci Narodowej, właśnie chcę powiedzieć, jeżeli chodzi o Sławomira Petelickiego, bo ja o Sławomirze Petelickim pisałam w dwóch książkach i jak zbierałam materiały, to co i róż natykałam się na mity i legendy, które narosły w jego postaci, które on sam tworzył. Przyczynił się tak samo do tego, że tak długo nie dowiedzieliśmy się, kim był naprawdę Sławomir Petelicki, był właśnie Leon Kieres, bo to przecież za jego czasu były utajnione dokumenty. Jak ja się zwróciłam chyba bodajże w 2004 roku o dokumenty dotyczące Leona Kieresa, dotyczące Sławomira Petelickiego, to proszę Państwa, dostałam dokumenty dyplomaty. Dyplomaty, ponieważ wtedy przecież Sławomir Petelicki był jako dyplomata w Szwecji. Nie dostałam żadnych innych dokumentów, dopiero świętej pamięci Janusz Kurtyka odtajnił te dokumenty wywiadu i wtedy dowiedzieliśmy się, kim był Sławomir Petelicki. Jeżeli chodzi o Sławomira Petelickiego, to mi się wydaje, może mogę się tutaj mylić, ale był taki rzut do w szkole w Kiejkutach, kiedy bardzo dużo wojskowych, prawda, dzieci wojskowych z zarządu drugiego sztabu generalnego właśnie z okolic... Ale jeżeli chodzi o Kiejkuty, to jego koledzy, którzy kończyli na przykład Grobosław Czempiński i tak dalej, to był taki kilka roczników, kiedy właśnie dzieci wojskowych znalazły się w Kiejkutach. No tu też legenda wokół Kiejkut, tak, że byli to ludzie wyszukiwani, wyłuskiwani na studiach, tak, że tacy zdolni, inteligentni, mądrzy, no jest to oczywiście kolejny mit, kolejna legenda. Legendy dotyczące Sławomira Petelickiego. No ojciec, to, który cały czas był przedstawiany jako taki właśnie człowiek. W ogóle nie było mowy o Kielcach, nie było mowy o tej brygadzie spadochronowej, gdzie w jakiś sposób został zrzucony, dlaczego. To była zupełnie inna legenda stworzona też na potrzeby legendy o Sławomirze Petelickim. Ale ja się zajęłam Gromem, bo to też było, że Grom, jednostka, która została wymyślona to było sprzedawane jako pomysł Petelickiego, ale przede wszystkim uhonorowanie Gromosława Czempińskiego, czyli te Grom, ta pierwsza człon jego imienia. Tak naprawdę Grom powstał dużo wcześniej. Jednostka do zadań specjalnych powstała w 82 roku po ataku w ambasadzie w Bernie, 82, trzeci generał Rozłubiński. I wtedy powstały zręby tej jednostki Gromu. O tym też Sławomir Petelicki nie mówił. Nie, potem już mówił o Rozłubińskim.
Ale o Rosłupierskim, ale nie o Gromie. On cały czas przedstawiał Grom jako własną, autorską, autorski projekt, taki mit założycielski to był jego projekt. Wojciech Brochwicz był do tego też dokoptowany jako właśnie młody, zdolny człowiek, który tutaj bardzo dużo zrobił. Te mity to i co już się pojawiały w tej historii przedstawianej przez Sławomira Petlickiego i to widać w tych książkach, to widać we wspomnieniach ludzi, którzy opowiadają o nim. Właśnie jako twórcy elitarnej jednostki wojskowej Grom. Proszę zobaczyć, jak bardzo długo nie można było w ogóle nic napisać na temat Sławomira Petlickiego, na temat Gromu, na temat nie samej jednostki, ale jego działań. On miał bardzo różnego rodzaju dobre przełożenia na dziennikarzy. Ja Sławomira Petelickiego poznałam w latach 90., kiedy jeszcze funkcjonowały te mity. Później, kiedy była słynna historia związana z odwołaniem go, to wtedy był odwołany za czasów rządów AWS. Później wrócił w tym sensie, że cały czas nadawał ton. Natomiast, co jest bardzo ciekawe, jak już po jego śmierci dostałam akta i dostałam decyzję o umorzeniu tego postępowania, to też było, że bardzo podkreślane, że Sławomir Petelicki bardzo dbał o swoje zdrowie i o siebie. On za życia stworzył taką legendę, taki mit człowieka, który dba o żołnierzy. Przecież on się pojawiał na rozprawach związanych z procesem żołnierzy Nangarkel, jak był proces. Zawsze występował w roli takiego obrońcy. Bardzo dużo w tej jego życiorysie było kreacji. Nie muszę dodawać, że nieprawdziwych, dlatego że tak naprawdę o tym, kim był Sławomir Petelicki, dowiedzieliśmy się dopiero po odtajnieniu akt IPN-u. To już trochę wybiliśmy chronologicznie, ale dziękujemy bardzo za to. Natomiast ja tego chciałem zamknąć klamrę jednak tego SOS-u, środowisko rodzinnego, w którym wychowywał się Sławomir Petelicki, rocznik 46, tak? No co najmniej do 69 roku, czyli do ukończenia studiów i przystąpienia do Służby Bezpieczeństwa, że bez względu na to, prawda, na przyjęcie za mniej lub bardziej wiarygodne, czy Wacław Komar miał na niego silny wpływ, czy nie, to generalnie cały zbiór tych osób, prawda, i jego ojca Mirosława, i tych Grunwaldczyków, tak, i Pietrzaka, i Rozubirskiego, tak, z którym miał kontakt, zresztą o tym jest w tej książce Ostatni Samuraj, gdzie oni są, że tak powiem, w ramach prywatek, bo się wszyscy znali, to jest jedno środowisko, podziwiali broń, która została zebrana w jego domu i te różne bagnety, którymi się Rozubirski posługiwał i specjalizował jako twórca tej powietrzno-desantowej dywizji czerwonych beretów, oni się specjalizowali w rzucaniu noży. To był taki, że tak powiem, ich znak rozpoznawczy, ale istotą jest to, że to byli wszyscy ludzie sowieccy, mordercy i ludzie sowieccy. Te wzorce tych postaw, wartości, odwołań do symboliki czy organizacji zaszczepili młodemu i już potem dojrzałemu w pierwszej fazie, że tak powiem, jego życia, czyli liceum i studia na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego, właśnie tacy ludzie w Petelickim. To on został sformatowany, przepraszam, przez ludzi stalinowskich, przez ludzi sowieckich. Bezpośrednio i w wymiarze agenturalnym, instytucjonalnym, jak i też obyczajowo, bym powiedział, środowiskowym. To jest dziecko ludzi sowieckich, tego środowiska. To musimy o tym pamiętać, dlatego że potem to jakby owocuje w konkretnych decyzjach życiowych, no i pewnych kłopotach stąd wynikających. 69 rok to jest rok przystąpienia do Służby Bezpieczeństwa Sławomira Cęckiewicza. Przepraszam, Sławomira Petelickiego. To słabe, bo jeszcze go na świecie nie było, więc... A wiecie Państwo, co? To jest bardzo ciekawe. Jakiś Jarosław Kaczyński mnie, jak był premierem, zaprosił do siebie. Nie wiedziałem, o co chodzi. Byłem w szpitalu. Dzwonił pan premier, mówi, że samochód podstawi z tego szpitala, muszę przyjechać, ma jakąś ważną sprawę, to był 2007 rok chyba. Przyjeżdżam do niego, no taki zdziwiony, co on ode mnie chce i mówi tak, wie pan co, był tutaj Borusewicz, marszałek tutaj był i on powiedział, że pan sfałszował
cały swój życiorys urodził się pan wiele lat wcześniej i wstąpił pan do SB. Słuchaj, tak, ale wiesz, myślę, że nie zaliczyłem większej wpadki niż ostatnio Antoni Macierewicz, nazywając Mateusza Morawieckiego Permazowiecki, więc myślę, że... No tak się zdarza niestety. No tyle Sławków jest. Dobra. Dobrze, 73 rok to jest wyjazd do rezydentury w Waszyngtonie, dobrze pamiętam. Tak, 70... Przepraszam, w Nowym Jorku, tak jest. I on do Stanów Zjednoczonych przebywa do 78 roku, tak? Pseudonim Wang chyba miał. Potem wraca, wstępuje, znaczy zostaje mu przydział do Wydziału 11, bardzo elitarnego, bo Departamentu Pierwszego zajmującego się dywersją ideologiczną, czyli rozpracowaniem i przejmowaniem środowisk polonijnych, organizacji polonijnych, a potem solidarnościowych. I w 83 roku wyjeżdża do Sztokholmu, tam do rezydentury. Wraca wcześniej względu na swój alkoholizm, o ile dobrze pamiętam, kłopoty. I zostaje przerzucony do Wydziału 10 i pracuje pod przykryciem. Wydział 10 to jest kontrwywiad zagraniczny SB Departamentu Pierwszego i pracuje. I pracuje pod przykryciem w Ministerstwie Spraw Zagranicznych PRL. I teraz tu już jakby mówimy o tych mitach. Jakim był szpiegiem Sławomir Petelicki? Tak. Jakim był szpiegiem? I oddajmy głos jego koledze. Makowskiemu? Nie, Sewerskiemu, czyli Włodzimierz Sokołowski. Państwo powinniście... To zaraz... No widzę, ale to muszę wam powiedzieć, że jesteście tak niedobrzy dla Włodzimierza Sokołowskiego alias Wincent Sewerski, jakim był Sławomir Petelicki. Proszę bardzo, ja wam przeczytam zaraz, co on z nim wyrabiał. On pisze to i przyznaje się Sewerski w tej książce. Co zrobił z nim Petelicki? Raz do jednego gościa obcokrajowca powiedział, to było w trójkę oni rozmawiali, chodź, pokażę ci, jak dwoma palcami można faceta położyć. Nie miałem pojęcia, co ono chce zrobić. On chwycił mnie za nos, wsadził do niego dwa palce i wykręcił go na drugą stronę. Łzy pociekły i rzeczywiście padłem. Obcokrajowiec patrzy, ja leżę na podłodze w tej restauracji. Z nosa krew mi kapie, no i tu się śmieje, bo to jest tak w nawiasie. A Sławek mówi, patrz, takiego wielkiego dwoma palcami położyłem. Przez 2 tygodnie nie pokazywałem się w pracy. Nos zrobił się siny i wielka jak bania. Tak Sławomir Petelicki traktował swoich kolegów młodszych z Wydziału 11. Ale tenże właśnie oficer Wydziału 11, teraz właściwie pierwszy bajkopisarz, jeżeli chodzi o powieści szpiegowskie, bardzo popularny, największe pióro, jeżeli chodzi o byłych funkcjonariuszy SB, rzeczywiście na 500 000 sprzedanych jego książek, to jest szapoba, tak opisuje merytoryczną stronę pracy Sławomira Petelickiego, świętej pamięci. Jest pytanie autorek, o jakich sukcesach Petelickiego wtedy się mówiło, czyli w początku lat 80. On jest młodszy od niego, dlatego tak jest to. Nie wiem, co on robił, ale chodził w nimbie oficera sukcesu. Petel miał klasę i sznyt komandosa. Dla nas od początku był wzorem. Wydawał się wręcz supermenem. Ale jak to zawsze bywa, chodziły też inne głosy. Takie, że on w tym szpiegostwie to tak średnio sobie radził. Bardziej mu zależało na akcji specjalnych. W 11 akurat było dużo przedsięwzięć specjalnych, operacyjnych, nietypowo werbunkowych. I dalej jeszcze na pytanie właśnie, jakim był szpiegiem, odpowiada. Wydaje mi się, że nie do końca dobrze się czuł jako oficer wywiadu i być może sam zdawał sobie z tego sprawę. Był dobry, żeby poprowadzić grom. No, co w świetle tej opowieści rzeczywiście jest adekwatne. Trafił w życiu na tę swoją żyłę złota, ale jako szpieg chyba nie miał werbunków. O ile wiem, nie zwerbował nikogo, a przecież z tego się rozlicza szpiega. Ilu agentów zwerbuje? A do tego, którego próbował zwerbować, nie będę opowiadał tej historii. No kto ma odwagę zaprzeczyć temu? Ale jeszcze mi się, jak czytałeś ten fragment, to przypomniał mi się wywiad, jaki udzielił Sławomir Petelicki Agnieszce Kublik i Monice Olejnik z Gazety Wyborczej, jak mówił o ołówku, uchu i zabójstwie też. Bardzo słynny wywiad. Także tego typu opowieści krążyły. Natomiast jeżeli chodzi o kolegów jeszcze, to tylko przypomniałeś, jak czytałeś o kolegów z wywiadu, to proszę Państwa, mi się przypomniało takie zdjęcie, które zamieścił chyba Fakt albo Super Express. To było z pogrzebu Sławomira Petelickiego i tam przy trumnie stał Gromosław Czempiński. Ja tego zdjęcia nie mogłam później znaleźć.
wyraz twarzy, to był wyraz twarzy przerażonego człowieka, bo nie wiem, czy pamiętacie, czy zaraz po śmierci w jednej z audycji radiowych Romosław Czepiński powiedział, że to jest niemożliwe, żeby Sławomir Petelicki sam popełnił samobójstwo, żeby się sam zabił. A trzy dni później już mówił co innego. Także tak mi się właśnie to przypomniało. No dobrze, ale ja muszę Państwu powiedzieć, że znaczy znamy relacje bohaterów książki Ostatni Samuraj, znamy dokumenty, sprawy operacyjne, w których uczestniczył Petelicki, znamy akta rezydentury Wiking, które zostały stosunkowo niedawno przekazane tak i udostępnione historykom, badaczom, dziennikarzom, osobom zainteresowanych. I owszem, ja zaryzykuję takie twierdzenie, on był brutalnym oficerem werbunkowym. Był brutalnym rzeczywiście. Jego werbunki miały za zadanie zastraszać. Głównie to dotyczyło aparatu krajowego, czyli tych ludzi, pracowników dyplomacji, berchatów tak zwanych, czyli radców handlowych, którzy pracowali w placówkach dyplomatycznych PRL. No ale jednak i w Stanach Zjednoczonych, Sławku, i w Szwecji był skuteczny. No przecież rozpracowywał ikony polskiej opozycji, czy też środowisk polinijnych. Jakby to powiedzieć, kiedyś z Zacharskim o nim rozmawiałem, o Petelickim i Zacharski określił go mianem fizycznego. Czasem mówił fizol o nim. No i odwrotnie. I to chyba bardzo dużo mówi po prostu o tej postaci. Rzeczywiście on, jak ty mówisz, że on był brutalny, albo ta opowieść, powiedzmy, dwupalcówka tutaj, to są opowieści, które jak najbardziej jakby pasują do tego też, co jego byli koledzy, czy koledzy tacy jak Zacharski opowiadali. Pamiętam, że Zacharski opowiadał, że jak pracował w UOP-ie już chyba rok, istniał Grom. Zresztą to też, wiecie Państwo, ciekawe, bo jednostka Grom w Rembertowie została zlokalizowana w miejscu, gdzie stacjonowali Sowieci. Sowieci się wynieśli i wtedy tam po prostu zainstalowano od razu Petelickiego ze swoimi towarzyszami broni. Przepraszam, to coś złego? Nie, no nic. Ale to było zawsze mówione, czy eksponowane po prostu. Zresztą do dzisiaj jest to jakaś tam legenda wokół tego tworzona. Ale co chciałem powiedzieć? Zacharski kiedyś powiedział, że był zaproszony tam do tego Rembertowa przez Petelickiego i mówi do mnie tak, wie pan, ja takiego szaleństwa nigdy na oczy nie widziałem. Zaprosił mnie tam jako chyba szefa wywiadu. Petelicki ustawił się pod jakąś ścianą i swoim kolegom, czy tam podwładnym, kazał rzucać w siebie jakimiś wielkimi sztachetami i po prostu się przed nimi jakoś tam robił jakieś uniki i oni rzucali tymi nożami czy sztachetami w niego. Mówi, że to było po prostu nie do zniesienia oglądać, ale no... Bardzo podobną opowieść snuł Szeremietiew, który opowiadał o tym... Bo to pewnie był stary numer taki, który opowiadał nawet nie o sztachetach, tylko że w ciemnym pomieszczeniu wpadali gromowcy, on siedział przy biurku i strzelali z ostrej amunicji, tak żeby nie zrobić Sławomirowi Petelickiemu krzywdy, także lubił życie na krawędzi. Natomiast jest jeden fakt i on jakby wynika z dokumentów operacyjnych, który jakby temu przeczy, no bo Petelicki jak wylądował jako pracownik rezydentury w Nowym Jorku, zresztą tam on pracował jako konsul od spraw kultury chyba, co musiało być samo sobie trochę śmieszne, w latach 73-78, to on tam prowadził dialog operacyjny z człowiekiem o jednak jakichś manierach. Poznałem tego człowieka i został zresztą przez Petelickiego później zarejestrowany jako kontakt informacyjny. To legenda absolutnie Polonii i wychodztwa. Człowiek o dużych zasługach, ale później o dziwnych właśnie poglądach takich bardzo na lewo. W każdym razie on z nim prowadził kilkuletni dialog operacyjny, zakończony właśnie przerejestrowaniem go na KI. Myślę tutaj o Bolesławie Wierzbiańskim. To naprawdę wielka postać Polonii amerykańskiej, redaktor naczelny pisma Nowy Dziennik w Nowym Jorku. No i z materiału wynika, że ten dialog z nim, który zakończył się przerejestrowaniem Wierzbiańskiego na kontakt informacyjny, prowadził Petelicki. A wiecie Państwo, jak ja się w ogóle dowiedziałem o tym, czym się zajmował Petelicki w Stanach Zjednoczonych?
w ramach jakiejś rozgrywki, które często miały miejsce jakby w polityce polskiej, gdzieś tam w tle były służby, w wyniku konfliktu Petelickiego z tak zwanym Swetrowym, czyli koordynatorem Pałubickim, Gazeta Wyborcza, chyba jeśli dobrze pamiętam, to pani Ewa Milewicz, napisała taki straszny, obrazoburczy tekst o Petelickim. To był chyba 98 rok, właśnie Zabuska. Tam był spór o to, komu grom podporządkować. I pojawił się w Wyborczej bardzo dobry artykuł o tym, kim jest tak naprawdę Petelicki. I tam po raz pierwszy przeczytałem, że Petelicki rozpracowywał środowisko antykomunistycznej Polonii amerykańskiej właśnie na wschodnim wybrzeżu i padło nazwisko człowieka, o którym ja w tamtym czasie zaczynałem pisać doktorat, Tadeusza Kattelbacha. I to było niesamowite dla mnie. Oczywiście nigdy nie mogłem do żadnych materiałów dotrzeć, aż do czasów, kiedy gdzieś tam w okolicy chyba właśnie jego śmierci, 2000, który to rok był, jak myśmy napisali artykuł? 7 lat temu zmarł, czy... Nasz artykuł został opublikowany, o ile dobrze pamiętam, w numerze tygodnika, uważam, że albo dwa dni po jego śmierci w poniedziałkowym, aha, albo tydzień później. Aha. On zmarł, znaczy no dobrze, to krótko 16 czerwca. Krótko przed jego śmiercią szereg materiałów w IPN-ie odnalazłem, czy w nieodległym czasie od tego momentu zostały one odtajnione, które potwierdziły to, czym się Petelicki w okresie tym amerykańskim lat 73-78 zajmował. No i to było też niesamowite, bo to było ukrywane, na przykład to, że on prowadził sprawę operacyjną na Zbigniewa Brzezińskiego. Wyobraźcie sobie Państwo sytuację, w której święty trzeciej RP, człowiek o wielkich zasługach, żeby było jasne, ja mam do niego złożony stosunek, ale nie negatywny, Zbigniew Brzeziński, nagle po prostu ogłaszają w latach 90., że Petelicki, którego nam się tu pokazuje jako bohatera, on się tam przebiera w ten jakiś mundur sobie uszył, taki niby przedwojenny, prawda, że on inwigilował tutaj Zbiga w latach 70., albo że na przykład prowadził sprawę operacyjną na Jana Nowaka Jeziorańskiego. No przecież to by było tak, jakby ktoś w miejscu publicznym za przeproszeniem bąka puścił. Więc oni to wszystko ukryli w zbiorze Z, żeby po prostu go w jakiś sposób chronić. I naprawdę to jest niesamowite, że krótko przed jego śmiercią tak naprawdę te materiały zostały ujawnione. Szereg tych materiałów zresztą jest zniszczona, tych spraw wielkich, które on tam kontynuował, prowadził, ale zachowały się tak zwane konta osobiste oficerów wywiadu i jest zachowana karta jego konta oficerskiego, czyli kryptonimy spraw osób, które on prowadził i stąd wiemy po prostu, jakie sprawy znalazły się w jego rękach w latach 73-78. A w tej Szwecji to chyba też mit trochę. Przecież on w Szwecji był... Przecież on w Szwecji był w okresie stanu wojennego, jeśli się nie mylę. No, wiecie Państwo, jak wyglądała działalność szpiegowska cywilnych i wojskowych służb w okresie stanu wojennego w państwach zachodnich? Nie istniała, po prostu siedzieli, oglądali telewizję, czasem szli do biblioteki, kupowali jakieś gazety, piszą to wszyscy po prostu w tych raportach. Oni zostali zamrożeni tak naprawdę przez to, że bardzo silny zachodnie kontrwywiady po prostu zastosowały wobec placówek dyplomatycznych tak silny kontrwywiadowczy reżim, że tak naprawdę żaden pracownik, a oni byli w jawnych rezydenturach, bo on nie był wyprowadzonym oficerem operacyjnym poza placówkę i działał tam pod jakimś innym nazwiskiem, tylko on tam wyjechał jako Sławomir Petelicki. Wszyscy po prostu wiedzieli, kim on jest, to jaką on tam mógł działalność operacyjną robić. Zresztą tam w instrukcji wyjazdowej to ma napisane, że on ma tam dezintegrować Polonię. To oni mieli tam tych swoich agentów, którym przez Towarzystwo Polonia wypłacali jakąś kasę na jakieś tam organizacyjki czy pisma polonijne, które mówiły o tym, że nie można PRL-u potępiać, ale to były po prostu sekty jakieś, które nie miały żadnego znaczenia w ogóle dla ogółu działalności polonijnej i tak to wyglądało. Zresztą tam są różne legendy wokół jego pobytu w Szwecji, ale chyba nie warto o tym mówić, bo nie wszystkie są sprawdzone. Nie, zresztą najbardziej ciekawe jest, że tak naprawdę Petelicki o tym okresie swojego życia właściwie nie mówił. To znaczy to jest, jeżeli Państwo przeczytają te rzeczy, które on o sobie opowiada, no to oczywiście ta opowieść o ojcu. Sam Petelicki chyba o komarze nie wspominał nigdy.
I tak naprawdę Petylicki chciał się urodzić jako twórca jednostki Grom. I rzeczywiście, tak jak słusznie tutaj Sławek mówi, to ta praca wywiadowcza, ja to widziałem na tym odcinku watykańskim, 81 grudzień to jest po prostu śmierć wywiadu, który akurat na watykańskim kierunku miał duże sukcesy, dlatego że się opierał o agenturę pochodzenia polskiego. Tam na 100 źródeł, ponad 100 źródeł, którymi dysponował Departament I, było zaledwie dwóch ludzi, którzy nie mówili po polsku. Jeden Włoch, jeden Jugosłowianin. I to też wszystko wskazuje na to, że byli to tak zwani oferenci, czyli ludzie, którzy sprzedawali informacje wywiadowi, być może za wiedzą kontrwywiadu włoskiego, którzy po prostu rozpracowywali najprawdopodobniej rezydenturę, więc te sukcesy z tego wynikały. I to jest też cała prawda o Departamencie I, bo oficerowie Departamentu I bardzo często lubią opowiadać o tym, takie bardzo często spotykane sformułowanie, że Departament I to był wywiad pierwszoklasowy. Pewnie część z was się w tych opowieściach spotykało, czyli był zaliczany obok zarządu pierwszego KGB, CIA, MI6, Mossadu do tam 10 czy 8 najlepszych wywiadów świata. No niestety, muszę z przykrością stwierdzić, że to nie wytrzymuje konkurencji ze źródłami, zwłaszcza w obliczu wychodzenia materiału z Zetki. Myślę, że to jest drugi czynnik, który powoduje tą wściekłość Gazety Wyborczej przy ujawnianiu tych materiałów, ponieważ on de facto demitologizuje Departament I, a zwłaszcza wywiad, który się odbywał z pozycji rezydentur, dlatego że ci goście, którzy byli absolwentami Kiejkut, mieli zakodowane pewnego rodzaju strach. I myślę, że to jest strach, który nie był obcy również Sławomirowi Petylickiemu. Jeżeli ktoś jechał na rezydenturę w charakterze przykrycia dyplomatycznego, to on się przede wszystkim bał, żeby nie został zdekonspirowany w sposób jakiś tam bardzo widoczny. Z tego względu, że dla nich się tak naprawdę liczyło, żeby się nachapać na tej delegacji tych diet, które były dla normalnego człowieka absolutnie nieosiągalne. I oni tak naprawdę wywiad z pozycji tak zwanych placówkowych, jak to mówiła instrukcja operacyjna, on miał naprawdę iluzoryczne sukcesy. No mówię na kierunku watykańskim, tak, dlatego że był oparty o Polaków, którzy też nie byli materiałem werbunkowym w dużej mierze Departamentu I, tylko to była agentura przekazana w dużej mierze z Departamentu IV, czyli z Departamentu Krajowego. I to jest cała prawda o Departamencie I. Ja bardzo często mówię, że to, co mnie zdumiewało, czytając rzeczy dotyczące wywiadu PRL-owskiego, to, że największe sukcesy w wywiadzie, może z wyjątkiem Przychodzienia, no bo to był kadrowy rzeczywiście oficer Departamentu I, mieli kompletnie amatorzy, którzy nie skończyli Kiejkut. No, tak jak Zacharski, czy co by tutaj nie powiedział, bo to też nie jest absolwent Kiejkut, tylko indywidualnego kursu, czyli Tomasz Turowski. To byli ludzie, którzy byli pozbawieni tych ograniczeń, jednocześnie działający właśnie jako oficerowie poza placówkowi tak zwanej drugiej bądź trzeciej linii, na ogół trzeciej linii, czyli nielegałowi. To byli ludzie, którzy mieli rzeczywiście jakieś sukcesy w tej pracy wywiadowczej, natomiast przeciętny oficer Departamentu I wiedział, że jeżeli zostanie zdekonspirowany na Zachodzie, no to czeka go placówka w Mongolii, czy w najlepszym wypadku Bułgarii, gdzie będzie oficerem łącznikowym i tyle. Ja tylko chciałam dodać, że ten cała wrzawa i to, co Jasik wypisuje i to, co mówią na temat dekonspiracji tak zwanej, znaczy nie tak zwanej, tylko tych ich agentury, że to jest taka straszna zbrodnia, to również wynika z tego, że tamte nitki prowadzą również do ich agentury w biznesie. Przecież ci wszyscy panowie się świetnie odnaleźli w biznesie. Zobaczcie, że wszyscy, ale absolutnie wszyscy, którzy odeszli z pierwszego departamentu, a później z UOP-u, czyli z agencji, znaczy nie z agencji, tylko z zarządu wywiadu Urzędu Ochrony Państwa,
bardzo szybko wylądowali w prywatnych spółkach. I to też jest odpowiedź na to, dlaczego jest w tej chwili taka awantura o rzekomą zdradę tajemnic państwowych. Zresztą o tych tajemnicach państwowych słyszeliśmy od samego początku. Tak samo jak była kwestia odtajnienia akt Departamentu Pierwszego. Myśmy to już przerabiali w 2005 roku i 2006. To za chwileczkę jeszcze, tylko jeszcze przejdziemy szybciutko przez przełom 90 roku i zakończymy no, wątpliwościami wobec jego śmierci, bo zbliżyliśmy się już do rozwiązania Służby Bezpieczeństwa. To już powiedzieliśmy, że generał Petelicki, późniejszy generał, był pod przykryciem pracował MSZ-u PRL w Wydziale 10, czyli tak zwanym kontrwywiadem zagranicznym Departamentu Pierwszego. I potem coś następuje dziwnego. Znaczy on nie odchodzi z SB, on przechodzi, on tak, dzięki temu, że w sposób ciekawy formalnie został przeniesiony do nadwiślańskich jednostek wojskowych, jako oficer nadwiślańskich jednostek wojskowych, uniknął weryfikacji. I w dziwnych okolicznościach minister Kozłowski, jak ten mit założycielski gromu niesie, powierza mu powołanie zorganizowanie. No ale bezpośrednim szefem był Kozłowski. Bez jego decyzji technicznie nie byłoby to możliwości. To oczywiście była decyzja polityczna z względu na operację Most. Tak? W tym micie właśnie mówi się, że w pierwszym przybliżeniu Grom powstał po to, żeby ochraniać Żydów, którzy byli przerzucani przez Warszawę do Izraela w ramach operacji Most. No ale jest takie ciekawa rzecz. No, co stanowiło zrąb te jednostki wtedy? Pułkownik Przepiórka, który też nie dał zaprosić, no mówi w wywiadach prasowych, że właśnie takie jądro, pierwsze jądro gromu, te takie taktyczne, bojowe, pochodziło z kilku żołnierzy, 6 czy 7, nie pamiętam, wydobytych przez Petelickiego z jednostki z Lublińca. Ale wcześniej co było, proszę Państwa? No wcześniej byli oficerowie Wydziału 11 i Departamentu Pierwszego. W Departamencie Pierwszym funkcjonowała taka organizacja dywersyjna, tajna, która była szkolona do tego, żeby ją przerzucać na czas W na zachód i likwidować establishment. I to było pierwsze jądro. Pierwsze jądro. Proszę wyobrazić, że wśród gromowców pierwszych znalazł się na przykład Wojciech Wereszczak. To jest oficer Wydziału 11. Młody, 87-88 był OKKW w Kejkutach. Co? Człowiek z Wydziału 11, formalnie zajmujący się zagranicą i opozycją solidarnościową, z pozycji kraju i zagranicy, nagle został po 2 latach przerzucony do jednostki specjalnej i już był wykształcony. Państwo mogliście go kiedyś obserwować, jak Ukliński przyjechał tutaj, to on go chroniał. Jest na filmach. Innymi słowy, proszę Państwa, ten grzech założycielski, który ja zarzucam Gromowi, to jest to, że prawdziwym ciemnym jądrem to byli oficerowie Departamentu Pierwszego. Dla mnie przezroczyści dla Sowietów, dla Rosjan. Dopiero potem obudowano to w ramach rekrutacji z różnych jednostek, głównie wojskowych, ale nie tylko, ten batalion czy pułk, jak to nazwać, jednostki wojskowej 2305, która była pod przykryciem nadwisańskich jednostek wojskowych, podległa bezpośrednio szefowi UOP. Pierwsze kilka lat funkcjonowania Gromu to było bezpośrednie podleganie szefowi Urzędu Ochrony Państwa i schowanie go w strukturach nadwisańskich jednostek wojskowych. Był kryzys Gromu polegający na tym, że w końcowej fazie rządów pana Jana Krzysztofa Bieleckiego ówczesny minister chciał rozwiązać Grom i formował to dlatego, że mu nie ufał. Dopiero Antoni Macierewicz właściwie cofnął tę decyzję w pierwszych dniach swojego urzędowania o likwidacji tej jednostki. Za co zresztą żołnierze do dnia dzisiejszego Antoniemu... Nie, nigdy. Powiem więcej. To jest też niesamowite. Myśmy przedstawili tutaj historię pana generała, prawda, od dzieciństwa, no pokazując ten SOS, także jego służbę w aparacie komunistycznym. I jak przyszedło jednak zagrożenie, to trzeba oddać, czyli 4 czerwca, realizacja uchwały lustracyjnej, to Antoniego Macierewicza, jego rodzinę, słusznie, z pełnym uzasadnieniem, chronił Grom i Petelicki.
Kiedy myśmy ściągali z różnych delegatur UOP materiały dla realizacji uchwały lustracyjnej, w tym te cząstkowe dotyczące Bolka, czyli Lecha Wałęsy, asystę i konwój zapewniał GROM, nie BOR, nie o jednostki bojowe nadwiślańskich jednostek wojskowych. Minister jednak wskazał GROM. Także to jest bardzo ciekawa historia. I rzeczywiście jest tak, jak mówi Sławek, nigdy później, tak ty Sławek, profesorze, rzeczywiście zmarły tragicznie, generał Petrycki nie atakował nigdy Antoniego Macierewicza. I muszę tutaj państwu powiedzieć, że ja miałem osobisty z nim kontakt, kiedy pracowałem w MSW jako doradca ministra spraw wewnętrznych. Byłem na tych, widziałem filmy te poglądowe, którymi Petrycki kupował każdego polityka. To był teatr. To znaczy, to każdy minister, każdy premier był świadkiem tego teatru, polegający na tym, że wpadają jego ludzie, strzelają ostrymi nabojami, on w zaciemnionym pomieszczeniu uwalniają jego jako pozoranta porwanego. Tak, to wszyscy, całe ekipy solidarnościowe przez to przeszły, przez ten teatr i kupiły ten marketing, generalnie, znaczy genialny moim zdaniem, marketing, PR w wykonaniu Petelickiego. Tak, to jest prawda. To jest prawda, rzeczywiście, tak było. I ja miałem z nim osobisty kontakt. No jest rzeczywiście tak, że był to człowiek, który moim zdaniem funkcjonował w dwóch życiach. To znaczy była ta praca operacyjna, on był oficerem wywiadu, ale była jakaś jeszcze inna praca związana właśnie z zadaniami specjalnymi, z jednostką specjalnym. On zawsze był dobrze wyszkolony, zawsze umiał dobrze strzelać, zawsze był sprawny fizycznie i zawsze się uczył i miał tą zdolność posiadania umiejętności sztuk walki. Zawsze tak było. Zawsze tak było. I jednak jest tak, że do GROM-u zaprosił w pierwszej kolejności swoich znajomych oficerów z Departamentu Pierwszego, także z Wydziału 11 tegoż departamentu. Tak, ale Sławku, żeby zaprosić jednak takie osoby do takiej jednostki, te osoby już muszą czymś sobie reprezentować. One nie są puste, to nie jest młodzież 18-19-letnia do wyszkolenia w przeciągu 2-3 lat. Może jest tu parę osób z GROM-u, które przeszły przez tą jednostkę. Szkolenie trwa kilka lat. Sam w źródłach mówi się, że wyszkolenie kosztuje od miliona do 1,5 miliona dolarów takiej osoby. Więc ten GROM nie zakładali amatorzy, proszę państwa. Nie zakładali amatorzy. No dobrze, ale to już jakby pojmijmy te moje osobiste relacje z nim i przejdźmy do tych tragicznych wydarzeń. Zróbmy taki przeskok. Otóż to jest kolejny moment na poróżnienie się. Otóż ja państwu tylko przeczytam charakterystykę Petelickiego przez Romualda Szeremietiewa w tej książce przedstawioną w ostatnich chwilach, może dniach jego życia. I na pytanie: pan poza ministerstwem jakoś sobie poradził. Generał nie potrafił się odnaleźć poza GROM-em. Życiowo Petelicki, to odpowiada Romuald Szeremietiew, wiceminister obrony narodowych w dwóch rządach. Dał sobie radę, rodzinę utrzymywał, miał też pomysł, aby stworzyć coś na wzór amerykańskich wyspecjalizowanych firm ochroniarskich. Potem się dowiedzieliśmy, że chodzi o jakąś prywatną firmę o charakterze wywiadowczym. Ochroniarz kojarzy nam się niezbyt sprawnym emerytem, który pilnuje parkingu lub jakiejś hali. Sławkowi chodziło o firmę zatrudniającą byłych komandosów, wyspecjalizowaną w trudnych akcjach zabezpieczających. Mieliby w niej pracować żołnierze, którzy odeszli ze służby. Sławek chciał na takiej bazie firmę powołać. Powołał przecież firmę GROM. Powołał. Sam w niej uczestniczyłem, ale to ciągle nie spełniało oczekiwań Petelickiego. Był pewien plan, ale do jego realizacji potrzebna była aprobata ministra obrony narodowej. Potrzebny były na przykład teren z kawałkiem lotniska, miejsce, gdzie można było zorganizować ośrodek szkolny, etc., etc. Były plany, aby na liście zadań firmy umieścić ochronę rurociągów gazowych na terenie zagrożonych dywersją. Wojsko tego robić nie może, zwłaszcza poza granicami kraju, a firma cywilna nie podlega podobnym ograniczeniom. Tak postępują Amerykanie. I dalej Szeremietiew rzecze, że dla generała Petelickiego najważniejsza była rodzina, był silny i że on nie wierzy w samobójstwo. Po jego śmierci wydał oświadczenie.
nie wiem, czy państwo pamiętacie, o tym, że nie zamierza popełniać samobójstwa. Że spisał dokumenty notarialnie i oddał komuś na przechowanie. Że w tym nadwywiadzie nie chciał odpowiedzieć na konkretne źródła swojego zagrożenia, ale przekonywał, że te zagrożenia były realne. Weźmy jeszcze, proszę państwa, fakt, że mimo, że zmarły tragicznie generał był po 60, miał żonę piękną, dwójkę dzieci, łącznie trójkę, nie miał kłopotów finansowych, miał gdzie mieszkać, był celebrytą. Przepraszam, tu ci wejdę w słowo, mówisz, był celebrytą. Z umorzenia można wywnioskować, że generał Petalicki dlatego popełnił samobójstwo, bo przestał być zapraszany do TVN-u. Naprawdę. Tak, znaczy... dobrze, że kpisz z tego, tak, i wyszydzasz te uzasadnienie. Ja wiem, już ci oddam głos, tak. Tylko chodzi mi o to, proszę państwa, że według takiego ludzkiego, zdroworozsądkowego poglądu, którym zresztą uzasadnienie w dalszej części zawiera, on nie miał żadnych motywów ku temu, żeby zamachnąć się na swoje życie, pozbawić ojcostwa swojego syna. Co w jego mentalności, mieć syna, dziedzica, było bardzo ważne, wychować go i na swój obraz i podobieństwo, pozbawić ojca, nie miał długów, miał plany, o których właśnie tutaj cytowałem wiceministra Romualda Szemierę, miał plany biznesowe na dalsze lata, mimo tego, że skończył 60 lat. Miał gdzie mieszkać, miał samochód, miał przyjaciół, miał nawet swojego żołnierza gromowca, który w tym czasie, Anno Domini 2011-12 na początku, chciał usynowić. To był żołnierz, który został gdzieś na jakiejś operacji poważnie ranny, chyba nie miał rąk i chciał go usynowić. Znaczy no, osoba, która w ten sposób żyje, nie ma osobistych, bym powiedział, motywów ku temu, żeby odebrać sobie życie i tak poranić innych ludzi. Ja powiem tak, tu statystyka dużo mówi. No pokażcie mi chociaż nie 2-3 analogie. Nie ma takich analogii. Nie ma takich analogii, tak? I teraz proszę sobie przypomnieć dokładnie narrację prokuratury, czy też wcześniej prasy, kiedy zamachnął na swoje życie na przykład Ireneusz Sekuła. Od razu była próba samobójcza. Tutaj dokładnie tak samo. To przypomina mi katastrofę smoleńską, że to jest wina pilotów. Dokładnie podobna narracja. Natychmiast przyjęte, że to jest wykluczono udział osób trzecich. Tak? I skoncentrowanie się na szukaniu pretekstów do tego, żeby mężczyzna po 60, który jakby przestał być zapraszany do TVN-u, a mniejszą częstotliwością się zaczął pokazywać medialnie, no tak zburzyło jego, że tak powiem, spokój wewnętrzny i depresję, że postanowił popełnić samobójstwo w jakich okolicznościach? Na parkingu, bez listu, w martwym polu kamery. Odnaleziono go po 6 godzinach. Badania po 3. Okazało się, że jest, znaczy tak, praworęczny, wiadomo, każdy nie był manikutem, ale tylko odcisk znaleziono lewego kciuka. Na magazynku, na nabojach nie znaleziono jego odcisków palców. Podobnie na pozostałej części broni. No halo, to coś jest tutaj nie tak, tak? Moim zdaniem, powiem tak, współczesne organy ścigania też nie pomagają jakby wyjaśnić, czy też rozwiać wątpliwości, które się rodzą w opinii publicznej. Ja osobiście jestem ofiarą dwa razy odmawiano mi dostępu do tych akt. Najpierw w 2015 roku i teraz w zeszłym roku. Prokuratura nie chce na zasadzie badań naukowych, historycznych, tak jak to w innych wypadkach robi, udostępniać te materiały. Chociaż analogiczne robi i udostępnia. Także... Ochrona danych. Powiem dlaczego. Dlatego, że weszła nowa ustawa o ochronie danych osobowych. Mi się jeszcze udało za pierwszym razem w 2012 przejrzeć. W 13, a później weszła ochrona, właśnie ustawa o ochronie danych osobowych i zamknięto dostęp właśnie tak. Tak. Na szczęście są wyjątki od tej reguły, dzięki którym mogłem przeczytać akta śmierci Bronisława Geremka. Ja powiem tak, zgadzając się jakby z tym, co
zostało poprzednio powiedziane, to jednak mimo wszystko trzeba zwrócić uwagę, że Sławomir Petelicki przed swoją śmiercią znalazł się na marginesie swojego środowiska. To znaczy on został wypchnięty z tego środowiska. Jeżeli kpimy sobie z powodu, że przestał być zapraszany do TVN-u, to nie jest żart, to jest fakt. To znaczy w pewnym momencie nałożono blokadę informacyjną. Państwo pamiętają, że za każdym razem jak coś się stało na świecie, to były dwie osoby w trybie alarmowym ściągane zawsze do TVN-u, czyli Dziewulman, czyli Dziewulski i właśnie Petelicki. I w pewnym momencie Petelicki z tego rozdzielnika zniknął. Różnie mówiono o powodach przestania zapraszania go do tych środowisk, a jednocześnie skonfliktował się z częścią środowiska, z którego się wywodził. A powód był prosty. Słynny SMS odnośnie winy pilotów w Smoleńsku. Tak, między innymi. No, natomiast no, on się zdołał skonfliktować po prostu z własnym środowiskiem. Ja też znam osobę, która przeglądała akta, no i to jest człowiek, który potrafi czytać akta i on mówi, że tam jakby, że ta śmierć pozostaje nie do końca wyjaśniona, natomiast jak stwierdził, to nie jest sprawa z tych z gatunku skręconych i nie mam powodu, żeby mu nie ufać, tylko że państwo też muszą pamiętać o tym, że jeżeli ktoś nawet nie pozostawił listu, czy pewne rzeczy są niejasne, to istnieją sposoby na to, żeby zmusić człowieka po prostu do popełnienia samobójstwa i to jest niestety wtedy słynna sprawa, pamiętają państwo rozmowę ze świadkiem koronnym, konsiliere z ojca chrzestnego, gdzie w ogóle konsiliere nie mówi do niego, że facet ma się zabić, tylko opowiada mu o starożytnym Rzymie, o tym, że w Rzymie, jeżeli ktoś zdradził cesarza, to dawano mu taką możliwość, żeby sobie poderżnął żyły i wtedy cesarz się opiekował jego rodziną, no i następnego dnia tuż przed przewiezieniem go na salę znajdują faceta w wannie wypełnionej krwią. Także ja przypuszczam, że to też jest jeden z wariantów. Czy kiedykolwiek poznamy tajemnicę tej śmierci, to odpowiadam szczerze, że dzisiaj muszę powiedzieć nie wiem. No dobrze, ale opierasz się na zaufaniu, tak? No ale popatrzmy, w tej książce i w prasie brat rodzony generała Petelickiego Janusz konsekwentnie nie przyjmował, nie uważał za wiarygodne oficjalne stanowisko prokuratury co do przyczyn samobójczej śmierci swojego brata i co ciekawe nie wniósł zażalenie, gdzie pozwolił na uprawomocnienie się tego postępowania. To jest rzeczywiście ciekawe. Ale i Krzysztof Przepiórka nie wierzy, Romuald Szeremietyw nie wierzy. Właściwie Kukiz Paweł. No nie przyjmuje do wiadomości, właściwie on troszeczkę to, jakby to powiedzieć, nie. Raz uważa, że mógł, potem w dalszej części wywiadu daje argumenty na to, że nie miał powodów ku temu, właśnie chociażby z względu na przywiązanie do rodziny i to, że jego rodzina najbliższa była tym jądrem najważniejszym w jego życiu, jakby, który należy mi się skupiać, prawda? Ale wszyscy koledzy z Departamentu Pierwszego przepytywani przez w pierwszym odruchu, tak. Na przykład Gromosławczym Piński. Ale nie tylko. W pierwszym odruchu mówili, nie wierzymy, nie mógł popełnić samobójstwa, inaczej by to zrobił, list, mundur i tak dalej. Także to, co później mówił... Ale przecież, ile jest polityków w Polsce, którzy przestali być zapraszani do TVN-u, a jednak nie zamachnęli się na swoje życie? Znaczy, no to bez przesady. Znaczy, to może być i prawdą, tylko co to ma do rzeczy? A mnie zapraszano ponad 10 lat temu, kiedy ze Sławkiem likwidowaliśmy WSI. No, nie skorzystałem z tego zaproszenia, ale jakby nie czuję się na tyle wykluczony, żeby jakby co powiedzieć, stracić tutaj busolę. Tak? No, kolejną taką sprawą w tym umorzeniu jest co, Doroto, takiego, to co cię budzi wątpliwości. Jeżeli chodzi o śmierć Sławomira Petelickiego, to ponieważ, jak mówię, znałam go,
Czytałam dokumenty IPN-u na jego temat, rozmawiałam z ludźmi, którzy go znali, no to tak powiedziałam, no nie w ten sposób. Jeżeli miały popełnić samobójstwo, no to byłoby wielkie boom. To znaczy list, byłoby to niemalże w świetle Jupiterów, jakbyśmy tak obrazowo powiedzieli. Ale jak czytałam te dokumenty, to uzasadnienie umorzenia akta, no to po pierwsze, nie było tam absolutnie tego, co wcześniej pojawiło się w narracji, że był chory. Nie był chory, był w bardzo dobrej formie, dużo młodszy niż wiek biologiczny, czyli dużo mniej niż miał wtedy, kiedy zginął. Co najmniej o 10 lat, jak lekarze szacowali. Dbał bardzo o swoje zdrowie, regularnie się badał, uprawiał sport. Bardzo wręcz miał jakby taką lekką obsesję na punkcie swojego zdrowia. Był bardzo związany z rodziną. Nie przyjmował leków, nie miał żadnego Alzheimera, co na początku również się pojawiła sugestia, że miał początki Alzheimera. Nieprawda. Sprawa tego martwego pola, że kamera nie sięgała tam, nie nagrała momentu śmierci jego. On był praworęczny, a odcisk pałka leworęcznej osoby. To są wątpliwości, które... Tak, ale lewej ręki. Sekcja zwłok, pamiętajmy, kiedy było samobójstwo, to było akurat wtedy, kiedy wszyscy oglądali mecz. To były mistrzostwa, gdzie wszyscy byli zajęci oglądaniem meczu. Tak, mistrzostwa Europy, mecz... Właśnie, Polska, Czechy, wszyscy siedzą przed telewizorami. Także ta w ogóle śmierć jego się nie przebiła. Ja w ten sposób zaczynam swoją książkę, jak piszę o Petelickim, jak piszę o rozdział o Sławomirze Petelickim. Ta śmierć się przebiła dopiero naprawdę po jakimś dłuższym czasie. No i sekcja zwłok, wykonana dopiero w poniedziałek. Jak to była zresztą klasyka, jeżeli tak, bo to była jeszcze czas, tego już nie ma teraz, że, nie ma, no że zakłady medycyny sądowej teraz mają dyżury. Czyli innymi słowy, zawsze w Polsce jest x zakładów medycyny sądowej gotowych do przeprowadzenia sekcji zwłok w weekend. Wtedy tego nie było. Tak samo okoliczności śmierci Lepera, prawda? Ten katalog wątpliwości jest naprawdę spory. No możemy tylko sobie życzyć, że dla rozwiania tych wątpliwości, żeby jednak prokuratura no, była bardziej otwarta na potrzeby badaczy i umożliwiła w zakresie, jakim można, a można, kontynuowanie tego, powiedzmy, obywatelskiego śledztwa. No bo niestety upór no, buduje tylko dalsze napięcie i pytania, podtrzymuje w każdym razie te pytania. A tutaj dodam, proszę Państwa, że jak dostałam dokumenty z akt dotyczące śmierci Sławomira Petelickiego, to bardzo dużo kartek było wybiałkowanych, znaczy była przyłożona kartka i ksero dostałam fragmentaryczne, no bo nie można było udostępniać danych wrażliwych, ale mimo wszystko dostałam. Wyższość świąt Bożego Narodzenia nad świętami Wielkiej Nocy po prostu nam się dokłania. Proszę Państwa, konkludując, bo chcielibyśmy oddać Państwu głos i możliwość zadawania pytań. No, trzeba powiedzieć, że to była bardzo barwna postać. Przeplatana różnymi elementami życiorysu, ale obdarzana także niesamowitym kredytem zaufania, choćby przez ministra Antoniego Macierewicza, no przecież z krwi i kości antykomunistę, osobę, która daleko idąca jest nieufna wobec funkcjonariuszy reżimu komunistycznego. Tak, jak, no i ochronili skutecznie też rodzinę i osobę pana ministra. Natomiast nie możemy się wypowiadać na temat wartości bojowej jednostki, którą dowodził, dlatego że nie jesteśmy od tego specjalistami, nie mamy też wiedzy, także pozwolicie Państwo, że nie będziemy tutaj tego wartościowali. Na pewno jest to postać, która będzie odżywała z różnych względów i będzie jakby zmuszała do jakiejś rewizji czy też zadawania pytań nie tylko do losów tego typu ludzi, w jaki sposób kończą, niestety tragiczny, ale ich także korzeni, tych sowieckich korzeni, które potem determinowały na długie lata ich funkcjonowanie w życiu zawodowym i prawdopodobnie prywatnym. Także prosimy Państwa w takim razie o 3 pytania i będziemy już zamykać nasze spotkanie. Proszę się przedstawiać. Chmura Cegiełkowski. Pytanie dotyczy właśnie tych akt i eksperymentów procesowych, ponieważ z informacji, które przedstawiał major Budzyński przy promocji książki Wojciecha Sumińskiego,
wynikało, że po pierwsze ten lewy kciuk to był po prostu tylko na zamku pistoletu, czyli tak no, przeładowanie samym lewym kciukiem no troszkę problematyczne, a po drugie, że późniejsze eksperymenty procesowe wykonywane przez laboratorium kryminalistyczne, chyba policji, chociaż nie jestem pewien, czy tego, to bym panią poprosił o wyjaśnienie, pokazywały, że niemożliwe jest dokonanie w ten sposób samobójstwa, oddając do siebie samobójczy strzał. Dlaczego w takim razie to nie jest wyciągnięte, nie wiem, przez archiwum X po prostu chyba? Bo jeżeli fizycznie nie można się zastrzelić w ten sposób, to jakim cudem prokuratorzy przyjmują taką wersję? Ja już panu powiem. Jest coś takiego jak prawomocne umorzenie. Od umorzenia może się w nieprawomocnego odwołać rodzina. Jeżeli jest prawomocne umorzenie, a nie ma nowych istotnych okoliczności, które mogą spowodować wszczęcie ponownie śledztwa, jest niemożliwe podjęcie śledztwa. Ja nie znam tej ekspertyzy, o której pan mówi. Ja też tego zupełnie nie pamiętam. Jeżeli ta ekspertyza istnieje, bo ja nie pamiętam, a czytałam tą ekspertyzę, jeżeli ona rzeczywiście istnieje. Proszę, no w każdym razie moim zdaniem to jest zbyt mało, żeby na nowo podjąć postępowanie. Proszę pamiętać, zarówno w przypadku Sławomira Petelickiego, jak i w przypadku Andrzeja Lepera, rodzina nie wniosła zastrzeżeń. A sam jest tak, Remigiusza Musia również. W przypadku tych trzech śmierci rodzina nie chciała i nie zgłaszała zastrzeżeń, a jeszcze i w przypadku Chorożego Zielonki również. Także tutaj mamy taką sprawę, no dość, bym powiedziała, skomplikowaną i zagmatwaną. Zgromadzonych, panią Dorotę Kania, pana Cęckiewicza i pozostałych, pana Gmyza. Chodzi o to, że na przykład kiedyś rozmawiałem z panem Antonim Macierewiczem, to był 2005 rok, jak wygrał po raz pierwszy PiS wybory, on jeszcze nie był wtedy likwidatorem WSI, ani wiceministrem obrony narodowej, ale zagadnąłem go tam o zmiany w wojsku, które powinny nastąpić, tak jak powtarzam, był grudzień 2005, jakiś tam opłatek przed Bożym Narodzeniem. I on powiedział, znaczy absolutnie Piątas, nie, Kozieja, to jest do usunięcia. Natomiast mówiłem, że Polko powinien być bardziej wyeksponowany. Nie, akurat pan Polko, powiedział pan Antoni Macierewicz w 2005 grudniu. Nie, absolutnie nie. Nie powiedział, nie sprecyzował. Powiedział tylko, że absolutnie nie. To jest jedna sprawa. A druga to kiedyś mówił mi Jan Engelgard, powołuje się na, że pan Sławomir Petelicki był oficerem prowadzącym Jerzego Buzka. Nie wiem, bo Buzek wiadomo, że Buzek był agentem wywiadu wojskowego na początku lat 70. Potem uznano go za nieprzydatnego, przekazano go bezpiece w Wielkiej Brytanii. Czy mógł być prowadzącym z ramienia wywiadu wojskowego? To tylko tyle. Proszę państwa, powiem nie jako historyk, a jako dziennikarz, który przeczytałam w mnóstwo akt i również miałam procesy, jeżeli chodzi o EPN i IPN wygrane. Powiem tylko tyle, dopóki nie ma dowodów i dopóki nie ma dokumentów, nie można nic mówić. A z takimi dokumentami się nie spotkałam, nie ma żadnych zapisów, więc a na temat legend i szeptanek nie będę się wypowiadała. O samego Jerzego Buzka, no to tak naprawdę mamy do czynienia, żeby było zabawniej, z insynuacjami ilustracyjnymi Gazety Wyborczej. Niech państwo zwracą uwagę, bo pierwsza gazeta, która napisała o TW Karolu, bo tak to bodajże ten pseudonim przytoczono, nie wymieniając Buzka z nazwiska, ale każdy, kto czytał ten artykuł, wiedział, że to jest artykuł o Jerzym Buzku. I on był na podstawie opowieści z Mchu i Paproci, anonimowego
UBK-a. No, tego typu artykułów, które w Wyborczej bez podawania źródeł powstają po prostu w trybie taśmowym. Zresztą niech państwo zwrócą uwagę na ostatnią publikację właśnie dotyczącą zbioru zastrzeżonego inwentarza IPN-u. Są tam wielkie kwantyfikatory używane, bardzo duże słowa i ani jednej historii, skoro mówią, że ujawniono jakiegoś agenta, czy też wielu agentów, nie ma ani jednego w całym tekście przykładu, kogo ujawniono. Bo nie chcą ujawniać, kogo ujawniono. No. Ale ja tylko przypomnę słynny artykuł przywoływanego już tutaj Wojciecha Czuchnowskiego, ubecka lista w krąży po Polsce. To jeszcze były czasy, kiedy Wojciech Czuchnowski ze mną rozmawiał, znaczy ja jeszcze rozmawiałam z nim, może tak, bo straszył mnie, jakie to straszne rzeczy, ten Wilsztajn wyniósł jaką straszną listę ubecką, co to będzie, po prostu historia rozbudowana, a później okazało się to, co się okazało. Dokładnie. Dobry wieczór, Tomasz Jadowski. Ja mam pytanie głównie do pana profesora Cęckiewicza. Zabrakło mi pod koniec tej dyskusji takiej próby podsumowania roli, którą szczególnie w okresie III RP odegrał Sławomir Petelicki, bo ten okres wcześniejszy tutaj został w jakiś tam sposób opisany. Wszyscy zgadzamy się pewnie co do oceny jego działalności w tej organizacji. Natomiast w tej trzeciej RP jakby mało informacji zostało podanych, a ja myślę, że niezależnie od tego, w jaki sposób GROM powstawał, to była jednostka, czy jest jednostka, która w jakiś sposób przyczyniła się do tego, że wśród wielu młodych ludzi odrodził się w jakiś sposób, no nie wiem, taki etos, czy wzorowanie się na polskim żołnierzu, na czymś, że my Polacy potrafimy i coś, co jest wizytówką naszego wojska, to wielokrotnie było podkreślane przez sojuszników i tak dalej. I niezależnie od tego, znaczy ja się nie zgadzam z tym określeniem, że tutaj był jakiś grzech założycielski, wydaje mi się to określeniem zbyt mocnym, ale panowie zapewne wiedzą znacznie wcześniej to, że z kogoś musiała być w pierwszym okresie zbudowana. Natomiast tak jak wspomniałem, czy to nie jest tak, że generał Petelicki w pewnym momencie jakby, nie wiem, być może to jest autokreacja, ale poczuł się jak osoba, która po prostu urodziła się nie w tych czasach, w których mogłaby się urodzić, w związku z tym służyła ludziom, którym służyła, czy reżimowi, które służyła, natomiast w pewnym momencie doszedł do wniosku, że no nie wiem, że czas na jakąś przemianę, tak? I chociażby ten SMS przy katastrofie smoleńskiej. No, takich informacji nie ujawnia człowiek, który albo nie został zdradzony jakoś przez swoje środowisko, albo nie został jakoś wewnętrznie przez te parę lat przemieniony. Oczywiście nie wiem, czy mamy wystarczająco dużo informacji na ten temat, żeby takie snuć przypuszczenia, ale chciałbym, żeby pan profesor może powiedział parę słów na ten temat. Dziękuję. Ja świadomie trochę abdykowałem z dyskusji o latach 90. i okolicznościach śmierci generała, ale też chcę powiedzieć, że no więcej wiem o jego historii z okresu PRL-u. Krytycznie na niego zawsze patrzyłem, również w tym całym okresie III RP, ze względu właśnie na tą przeszłość, którą on w różny sposób albo koloryzował, albo o niej nie mówił, albo w różny sposób w różnych okresach o niej opowiadał, właśnie albo kłamał, tutaj mówi Dorota. No i to mnie jakby od tej postaci odpychało. To, że ktoś, wie pan, po iluś latach tam powie, że ma SMS-a, jak Tusk kazał kłamać w sprawie Smoleńska, no może to jest tak, że na mnie to już nie robi żadnego wrażenia. Ja naprawdę jakby nie dałem się na to kupić i nawet się wtedy po prostu irytowałem, a kim ty jesteś, że ty będziesz teraz tutaj mówił, jak powinno państwo wyglądać, jak sam, nie wiem, odwołujesz się na przykład do takich tradycji, z którymi ja się jakby zupełnie nie utożsamiam. On miał po prostu cały pakiet poglądów, które można określić mianem postkomunizmu. Na przykład, nie wiem, jego stosunek do Kuklińskiego powodował, że ja nie byłem w stanie jakby na niego pozytywnie spojrzeć. Ale mówię o tym wszystkim, żeby podkreślić to, że nasza dyskusja, przynajmniej ja ją tak odbierałem, to była dyskusja o nim. To nie była dyskusja o Gromie.
Ja widziałem, no ale to też nie jest forum, na którym ja mogę o tym opowiadać. Byłem w Afganistanie, widziałem gromowców, poznałem tych żołnierzy, byłem w jednostce, znam dowódcę jednostki, znam ich tradycje. Mogę o nich mówić same dobre rzeczy, tylko i wyłącznie same dobre rzeczy. Ale jeśli pan, czy państwo byście myśleli, że tam nad tą jednostką jest cały czas duch Petelickiego i tam jak każdy przychodzi o 7 rano czy o 8 do jednostki, to najpierw po prostu składa pokłony obliczu na fotografii Petelickiego, to się mylicie po prostu. Znaczy to już jest jednostka, która rzeczywiście jest zakorzeniona w tradycji historycznej, wojskowej Polski niepodległej. Oczywiście każdy pamięta i to jest w odpowiedni sposób podkreślone w Izbie Pamięci, kim jest założyciel. Jak mówię, jest to podkreślone, ale to nie jest tak, że jakby, bo to jest pokoleniowo już jakby inna w ogóle epoka. To nie są ludzie, którzy nawet pamiętają czasy, kiedy on był dowódcą tej jednostki, tak? I jak mówię, po prostu o samej jednostce mógłbym mówić tylko dobrze. To są po prostu wspaniali żołnierze, no, byli taką awangardą Wojska Polskiego, jeśli chodzi o system szkolenia, związki z Amerykanami. To wszystko jest ważne, ja to, żeby pan wiedział i państwo, żebyście wiedzieli, ja to bardzo cenię. Ja tego nie potępiam, nie uważam, że trzeba to zlikwidować, zmienić nazwę, wyrzucić z Rembertowa. Ja nie mam takich poglądów po prostu. Nie wierzę pan, a to nie ma podstaw do tego twierdzić, że on jakąś przemianę. Tak, po pierwsze, to ja nie jestem ksiądz, żebym po prostu mógł takie rzeczy. Ale mówić. Ślub kościelny wziął. Nie, no, no świetnie, ja to wszystko... Nie, no to jest jakaś łaska Boża, Donald jednak... Tusk, ale Donald Tusk wziął i po prostu jak pójdziesz do domu i włączysz Twitter prawicowy, to zobaczysz, że to wszystko było oszustwo. No to ja po prostu nie komentuję takich rzeczy, nie wiem. Jak pan mnie by zapytał o Pawła Wieczorkiewicza, to bym panu powiedział, tak, to był Szaweł, który został Pawłem, ale ja go znałem. Natomiast ja pana Sławomira Petelickiego, mimo tego, że mi proponował kilka razy spotkania, nie znałem. Ja nie jestem w stanie jakby powiedzieć o nim coś osobistego. Ja tylko go znam jakby z przestrzeni publicznej, z jego aktywności. I stąd jakby, no mam tą zasadę, to nie jest zasada w stosunku do niego tylko stosowana, że ja no świadec moralności, a poza tym kim ja jestem, żebym je wystawiał, po prostu no tutaj nie będę deklarował. Może tak jest, jak pan mówi, ja tego nie kwestionuję też, ale jeśli już miałbym w tej dyskusji się jakoś ustawić, to bym powiedział, że jestem adwokatem diabła. Ponieważ ja znałam, to tutaj się jeszcze, ja wiem, że chcesz, Piotr, zakończyć już, ale ja tylko powiem państwu tak, co mnie nie przekonuje do tej przemiany. Po pierwsze, stosunek do historii, do Powstania Warszawskiego, do generała Kuklińskiego, do żołnierzy, ale ja nie powiedziałam, co on mówił, do żołnierzy wyklętych. Mnóstwo, ja nie mówię, co on mówił, tylko nie przekonuje mnie ta jego przemiana. Nie, no, brak ekspiacji jako takiej, tak? No, nigdy nie nazwał rzeczy... Tu był niedawno pan Janusz Molka, tak? No, więc powiedział, tak, służyłem złu. Byłem ubekiem, agentem, tak, wciągnęło mnie, służyłem, byłem oportunistą, konformistą, chciałem być jak najlepszym funkcjonariuszem SB i jak najwięcej szkodzić. Tak, to było złe. Tak? Nikt po tej stronie, jeżeli chodzi o naszego bohatera, nigdy tego nie było powiedziane publicznie. Nigdy. Ani nawet w sferach takich, że tak powiem, półprywatnych czy półzawodowych, na przykład w 92 roku, kiedy mieliśmy my osobiście możliwość się spotykania. Ale tutaj votum separatum do tego. Ja nie oceniam jednostki GROM, nie znam się na tym. W ogóle nic nie chcę na ten temat budzić w tym znaczeniu. Ale jeżeli chodzi o kontynuację ducha, to ono jest. I zostało to zinstytucjonalizowane, to znaczy jest ta Izba Pamięci. Wy nie byliście w Rembertowie, nie wiecie, jak to wygląda, ale to jest takie jakby podziemie, dosyć spora powierzchnia, która jest podzielona powiedzmy na pół. Połowę to jest Izba Pamięci z relikwiami generała Petelickiego, a druga połowa to są cichociemi. I wszystkie relikwie z tym związane. Większość późniejszych, po nim następujących szefów, dowódców gromu wywodzi się z tego pierwszego rzutu. Gąstał, wymieniony pułkownik Przepiórka. To są ludzie, którzy zaczynali w 91, 90 roku, 93. Pułkownik Gąstał brał udział w konwoju Akt Bolka w 92 roku. Jako, że tak powiem, liniowy żołnierz gromu, tak?
I większość, oprócz generała Polka, który zupełnie skądinąd, to jest człowiek wojska, z wojsk specjalnych, nie z Lublińca, nie mający związek ani z nadwiślańskimi jednostkami wojskowymi, ani z MSW, to jest czysty człowiek wojska, tak? To był jakby obce ciało w stosunku do dotychczasowej substancji oficerskiej Gromu, tak? Także to nie jest tak, że tego ducha nie ma, ja tak uważam. No ale poglądy pana Przepiórki są bardzo podobne do tego, w jaki sposób zaczął, więc tutaj też trzeba... Ja tylko chciałam jedną rzecz dopowiedzieć, proszę państwa. Mianowicie to, co byłoby do chyba, to będzie w nich podsumowanie. Sławomir Perpelicki bardzo często podkreślał, ja nigdy nie byłem w SB, ja byłem w wywiadzie. Tak, tak, i to jest... Ale tak, i to jest na mianownik wspólny wszystkich, Sewerskich, Czempińskich, właśnie generała Petelickiego, tak, to jest dokładnie ta sztuczna, ten fałsz intelektualny i faktyczny, że niby byli elitą poza służbą bezpieczeństwa i chcieli służyć państwu takim, jakim było. Dziękujemy państwu, dziękujemy gościom bardzo, przepraszamy za przedłużenie. I do usłyszenia, mam nadzieję, i do zobaczenia po wakacjach.